Witam wszystkich na webinarze. Jak zostać projektantem wnętrz, będę odpowiadała na Wasze pytania. Tych pytań jest bardzo dużo, pewnie nie zdążę na wszystkie. Niektóre się też powtarzały. Posegregowaliśmy je, dlatego że było ich naprawdę dużo. Myślę, że tam z około 200 pytań. Także dziękuję bardzo, że wzięliście udział w ankiecie. Muszę Wam powiedzieć, że większość z Was ma takie same wyzwania, takie same problemy i zadaje takie same pytania, bo jak czegoś nie wiemy, jak jesteśmy na początku drogi projektowej, albo w ogóle myślimy o tym, żeby zacząć projektować wnętrza, to mamy więcej pytań niż odpowiedzi i odczuwamy strach, przemawiają przez nas przekonania, które dzisiaj będzie widać w tych pytaniach, o których będę mówiła. I dużo właśnie takiego lęku i strachu, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Pierwsze pytanie. Czy projektowanie wnętrz jest możliwe bez studiów? Tak, jest możliwe bez studiów i bardzo dużo osób próbuje zacząć projektować bez studiów. Same studia nie wystarczą do tego, żeby projektować wnętrza. Oczywiście są bardzo, bardzo pomocne, ale osoby, które skończyły studia kierunkowe, wiedzą, i już pracują, oczywiście wiedzą, jakie mają braki. Myślę, że żeby nauczyć się projektować wnętrza, potrzebujecie około 2-3 lat intensywnej nauki, ale wszystko tak naprawdę zależy, co chcecie projektować. Czy to mają być jakieś małe rzeczy na małą skalę, czy chcecie robić jakieś na przykład kompleksowe projekty hoteli i tak dalej. To know-how, które musicie zdobyć, ono potrzebuje czasu. Musicie się nauczyć mnóstwo różnych rzeczy. Tak jest nauka programów 3D, wizualizacja, ale są rysunki techniczne, projektowanie mebli na zamówienie, jest kompozycja, kolor, materiałznawstwo, ergonomia. Mnóstwo różnych rzeczy trzeba się nauczyć. No ale jeżeli jest to wasze marzenie, no to dlaczego nie spróbować? Tak, Dlaczego nie zacząć? Jakie cechy powinien mieć projektant wnętrz? Po pierwsze, kochać się uczyć. Bo nauka to jest podstawa w ogóle naszego zawodu być bardzo kreatywnym. Czyli, jeżeli masz mnóstwo pomysłów, 100 pomysłów na minutę, to dobrze, oczywiście potem trzeba to opanować. Punkt trzeci lubić pracę z klientem, dlatego że tworzymy dla kogoś, nie dla siebie. To nie jest, to nie jest malowanie obrazów. Projektowanie wnętrz jest czymś, tworzeniem czegoś dla kogoś. Czwarty punkt to jest bycie dociekliwym. Musimy dbać o szczegóły, musimy Szukać różnych rzeczy, musimy znajdować różne rozwiązania, a punkt piąty musimy nauczyć się i być asertywnymi, dlatego że dużo osób się wypala, kończy pracę właśnie w projektowaniu wnętrz, dlatego że nie umie wyznaczyć granic. Kolejne pytanie. Jak dobrze poprowadzić studio projektowania wnętrz? Po pierwsze, musicie stworzyć strategię marki. Pomyśleć, dla kogo chcecie pra pracować, jaka to będzie nisza, w jakim stylu będziecie pracować, jak będziecie docierali do klientów, jakimi kanałami, w jaki sposób. Czyli tutaj jest cały harmonogram potem dotarcia. Dużo osób robi strony internetowe, a w ogóle nie ma bladego pojęcia, jak będzie pozyskiwać klientów. Samo zrobienie strony nie da Wam klientów. I ostatnia rzecz, musisz wiedzieć, ile chcesz zarabiać, czyli stworzyć plan, zarobków, ile chcesz zarabiać, dlaczego chcesz tyle zarabiać, jakie będziesz miał koszty stałe i koszty zmienne. To są kluczowe rzeczy, kluczowe pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć. O czym powinien zawsze pamiętać projektant wnętrz? Po pierwsze, o pracy na checklistach. Jeżeli będziesz ufał tylko swojej intuicji albo pamięci, to się zawiedziesz, popełnisz błędy będziesz miała nieprzespane noce i właśnie ten stres, o którym tak dużo osób mówi. Czyli praca na checklistach, czyli sprawdzanie na każdym etapie projektowym, czy wszystko mamy dobrze zrobione, gwarantuje Ci spokój. Tak? To jest bardzo ważne. Dwa, wyznaczanie granic i ustalanie reguł, czyli świetnie zrobiona oferta, nie na kolanie, raczej w PDF-ie, dobrze zrobiona umowa, Konkretne szablony maili, co oddajemy po każdym etapie, co komunikujemy klientowi, o co go prosimy, w jaki sposób go na przykład ponaglamy. To wszystko trzeba opracować. I punkt trzeci, musimy pamiętać o tym, że w naszym zawodzie edukacja jest niezbędna i jeżeli nie lubicie się uczyć, nie lubicie przerabiać kursów, czytać książek, oglądać portali, na których pojawiają się nowości, czytać newslettera, no to w tym zawodzie raczej się nie odnajdziecie. Tutaj trzeba cały czas się uczyć, dlatego że na rynku pojawiają się nowe możliwości, nowe rozwiązania, i też potrzeby klienta się zmieniają. Ten rynek się zmienia, na przykład rozwiązania smart. Co zawiera kompleksowy projekt wnętrz? Co zawiera kompleksowy projekt wnętrz? Słuchajcie, tutaj bym od razu wymieniła FBK, czyli Formularz brief kosztorys to jest w ogóle podstawa. Możecie o tym poczytać nie, u mnie na blogu Przedsiębiorczy Architekt i też w moich kursach, ja tego uczę. Musicie mieć, umieć tworzyć katalogi z wizualizacjami. Musi być opis projektowy, muszą być uwagi techniczne, musi być zrobiona cała szczegółowa dokumentacja techniczna, czyli wszystkie niezbędne rysunki, które są potrzebne, aby ten projekt zrealizować. Jeżeli dacie same wizualizacje, to klient po prostu nie da rady tego zrobić, bo nie będzie wiedział, jak, z jakich materiałów, jakie są wielkości. Więc tutaj wszystkie rysunki muszą być dobrze zrobione. W jakim programie muszą być wykonane rysunki, aby AI je przerobił? Słuchajcie, to zależy, bo teraz na rynku pojawia się coraz więcej nowych aplikacji. Nowych nakładek, i na przykład SketchUp ma nakładkę, która umożliwia wymodelowanie takich wstępnych brył, nawet prostokątów, sześcianów, itd. Bez nakładania tekstur i można za pomocą promptu, za pomocą komendy, wpisać, jak to wnętrze ma wyglądać. Określić tylko, gdzie są na przykład otwory drzwiowe, jak na przykład, gdzie ma być sofa, gdzie ma być okno, itd. I, ta, i za pomocą słów można opisać, i ta, ten plugin. Po prostu bardzo szybko nam to wyrenderuje. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak olbrzymie możliwości są sztucznej inteligencji, która tak naprawdę dopiero się rozkręca, możecie zobaczyć te wszystkie aplikacje, bo ja przetestowałam dla Was w, w szkoleniu OAI, także jak wejdziecie sobie do sklepu pasieka .com, tam macie całe szkolenie, jak możecie wykorzystać. Jako architekci. Wnętrz cały potencjał AI, nie tylko poprzez aplikacje, ale również do pracy, do promocji, do tworzenia swojej marki, do wpisów blokowych i Także jest tego sporo. Czy student może mieć tańszą licencję na Sketchapa i Vireya? Z tego co wiem, to są licencje dla studentów, więc studenci mogą uczyć się tych programów taniej. Kiedyś Sketchup był też w wersji darmowej. Jak wpiszecie chyba SketchUp Make Me to znajdziecie, tylko że to już nie jest najnowsza wersja. Potem te wersje darmowe już nie były usprawniane. No i teraz jest wersja komercyjna albo trial, ale z tego co wiem są wersje też studenckie. Kiedy jest dobry moment na start w branży projektowania wnętrz? I teraz to wszystko zależy, czy jesteś na studiach, czy jesteś po studiach, na jakim etapie życiowym jesteś. Jeżeli jesteś na studiach, to od razu zacznij uczyć się więcej niż inni. Zacznij uczyć się modelowania 3D i robienia wizualizacji fotorealistycznych tak, żeby one wyglądały jak zdjęcia. Im lepsze portfolio, im lepsze wizualizacje, tym więcej klientów będziesz mógł przeciągnąć. Jeżeli nie wiesz w ogóle od czego zacząć, to zachęcam Cię do przeczytania workbooka Jak wystartować i nie żałować. Tam macie też webinar i ja w nim pokazuję i odpowiadam na wszystkie pytania dotyczące właśnie wątpliwości zaczynania, czyli jaki program wybrać, czy w ogóle projektowanie wnętrz jest dla mnie, czego muszę się nauczyć. Tam jest cała checklista. Z materiałami i tematami, które musicie opanować. Jak jesteście na studiach, to najlepiej zacząć od tego workbooka i po kolei przerabiać te materiały. Ja pokazuję, jak się uczyć, jak znajdować te wszystkie materiały y, zupełnie za darmo, tak żeby móc sobie wdrażać te wszystkie rzeczy. Plus, jakie kursy warto też zrobić, na przykład kursy z modelowania 3D, czy robienia. Y, Wizualizacji. Tutaj też ważne jest, żebyście nauczyli się pracować na checklistach. W workbooku też jest checklista, możecie sprawdzić, co już macie, co już umiecie, a czego musicie się nauczyć. Także taki audyt wewnętrzny możecie zrobić. Kolejne pytanie. Jak pokonać formalności przy działalności nierejestrowanej jako architekt wnętrz? Tutaj jest tak, ja może trochę więcej przeczytam. W przypadku działalności nierejestrowanej klient ma obowiązek zgłosić umowę o dzieło do ZUS. Czy można to jakoś obejść? To znaczy nie podpisywać umowy o dzieło, tylko inna jaka, bo wtedy klient będzie wiedział, że nie mamy zarejestrowanej działalności, czyli że dopiero zaczynamy i może się po prostu bać z nami współpracować. Słuchajcie, nie kombinujcie, róbcie wszystko zgodnie z literą prawa. Najlepiej, w ogóle pierwszy punkt najlepiej skonsultować się z prawnikiem. Macie na blogu przedsiębiorczyarchitekt.pl artykuły od Agaty, macie e-booka, gdzie są wszystkie formalności opisane w jej e-booku właśnie aspekty prawne dla architektów wnętrz, więc zachęcam do przeczytania albo do skorzystania z konsultacji, dlatego że co roku różne rzeczy związane z przepisami się zmieniają, tak? to jest jedna rzecz. Dwa, możesz pomóc klientowi i dostarczyć też gotową umowę i pomóc wysyłce do urzędu. Jeżeli on nie chce robić tego samodzielnie, możesz jak gdyby mu pomóc. On to powinien zrobić, ale ty to zrobisz za niego. Dlaczego boisz się, to jest właśnie pytanie do Ciebie, dlaczego boisz się tego rozwiązania? Przecież jest legalne, tak? Można działać bez rejestracji. Oczywiście musisz sprawdzić, do jakiej kwoty, to jest około chyba 3000 teraz. Ale za kilka miesięcy może się to zmienić, a za rok to już w ogóle może wyglądać inaczej, więc musisz to sprawdzić, na bieżąco być. Tak? Także no niestety, jak chcecie prowadzić działalność, to musicie znać prawo. Nieznajomość prawa szkodzi i to nie jest tak, że możecie się wytłumaczyć, że jakiegoś przepisu nie znaliście. Dlatego zachęcam do tego, żeby przeczytać e właśnie Agaty. I czwarty punkt. Uważam, że prawdomówność i szczerość jest podstawą. Bądź szczera z klientem, powiedz jak działasz, że robisz tylko pojedyncze projekty, ponieważ i podaj powód, tak? Że dopiero zaczynasz, że chcesz się nauczyć, musisz poświęcić czas na przykład na robienie moich szkoleń, albo nie wiem, może jesteś w Akademii Przedsiębiorczego Architekta. Wytłumacz, tak? I powiedz, że robisz to tak i tak. Bądź szczera. Ja uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Jak powinna wyglądać przykładowa dokumentacja techniczna? Pewnie się nad tym zastanawialiście. No to słuchajcie, powinna tak, po pierwsze, yy, powinna zawierać rzuty, na których będziecie mieli układ funkcjonalny, zaznaczony wodkan, całą elektrykę, czyli wypusty kablowe, gdzie macie wypusty po transformator, włączniki świetlne i tak dalej. Musicie zaznaczyć, jak mają być ułożone podłogi, listwy przypodłogowe, kolorystyka ścian. Kłady, na przykład, jeżeli macie jakieś nietypowe rozwiązania na ścianach, jeżeli chcecie mieć na przykład sufity podwieszane, to też to powinno być zaznaczone. Jeżeli projektujecie łazienki, to na pewno wszystkie ściany łazienek, żeby można było zobaczyć, jak te płytki mają być położone, na jakich wysokościach ma być armatura. Wszystkie rysunki detali, tak? czyli żeby ktoś, ten wykonawca, nie musiał się domyślać. Wszystkie te rzeczy są potrzebne. Jeżeli potrzebujecie w tym aspekcie pomocy, możecie przerobić na przykład mój kurs o dokumentacji technicznej, możecie przerobić też kurs o projektowaniu mebli i jest też kurs o projektowaniu kuchni. I tam macie i elektrykę i wentylację i wodkan i materiałoznawstwo, także jest dosyć dużo tych detali i szczegółów, także warto po prostu przerobić te rzeczy. Bo zakładam, że na studiach pewnie tego nie mieliście. Jak nie zniknąć w tłumie architektów? Kolejne pytanie. Ja sobie tutaj zapisałam takie trzy punkty. Po pierwsze, znajdź swój wyróżnik, znajdź swoją niszę. Dla kogo będziesz pracować? Wybierz sobie małą grupę klientów i postaraj się zbadać, Jakie mają potrzeby? To jest w ogóle kluczowe. Dwa, nie staraj się konkurować, musisz stworzyć taki swój własny błękitny ocean, bo inaczej będziesz konkurował najprawdopodobniej ceną, a tego nie chcesz. I punkt trzeci, jeśli potrzebujesz w tej materii jakiejś pomocy i naprawdę, ale poważnie myślisz o tym, żeby zająć się projektowaniem wnętrz. To tak naprawdę, powinieneś przerobić po kolei wszystkie punkty strategiczne, które mamy w Akademii Przedsiębiorczego Architekta. I to nie zajmie ci 5 minut, ja o tym wiem, bo akademia trwa rok, ale możesz sobie obejrzeć na moim blogu Przedsiębiorczy Architekt wywiady osób, które wzięły udział albo nadal są w Akademii, najczęściej są nadal w Akademii, które cały czas się uczą i przechodzą co roku na kolejny rok do akade w akademii, dlatego że cały czas widzą, ile rzeczy można jeszcze ulepszyć, usprawnić i że projektowanie wnętrz i prowadzenie swojego studia projektowego to jest proces. To nie jest coś, że robimy to na przykład w miesiąc i potem robimy już tylko projekty do końca życia, tylko cały czas musimy coś usprawniać i wdrażać. Jeżeli zaczynamy od zera, to potrzebujemy na to trochę po prostu więcej czasu. Ale jeżeli jest to Twoje naprawdę marzenie, to... Zachęcam Cię do tego, żebyś wziął udział w rekrutacji do akademii. Tam bardzo mało osób może się dostać, ale możesz oczywiście spróbować. Jak liczyć cenę za metr kwadratowy łazienki projektowanej? Po pierwsze, żeby to dobrze zrobić, to sugeruję, żebyś zaczęła liczyć czas pracy. Może być to na przykład aplikacja Clockify. Po drugie, jeśli masz planer y, my, m, czasu, takiej pracy, jeżeli masz mój planer, to weź go, otwórz. Jeżeli nie masz takiego planera, to dobrze by było, żebyś sobie stworzyła taki planer i zaczęła rozpisywać, ile czasu planujesz na dane zadania, czyli ile masz etapów projektowych, każdą rzecz, którą wykonujesz, to powinien być osobny krok i ile zakładasz, że te, to, te wszystkie rzeczy ci zajmą, i potem wpisujesz w drugiej kolumnie, ile rzeczywiście ci zajęły, tak? Po prostu musisz zacząć liczyć czas. Bo jeżeli będziesz tylko wpisywać na forach i ludzie ci będą pisali, a to weź 500 zł, a to 1000, i potem się okaże, że tę łazienkę będziesz robić, nie wiem, na przykład dwa tygodnie, no to się okaże, że w ogóle to jest nieopłacalne. Więc jeżeli dopiero zaczynasz, to musisz zacząć liczyć czas i musisz zacząć zakładać, ile ci to zajmie. Oczywiście, jeżeli ci się nie uda, no to następnym razem zrobisz to lepiej. Tak. I kolejna rzecz. Musisz zaplanować swoje zarobki. Jeżeli masz mój planer zarobków, to on ci jak gdyby wszystko pokaże, wyniki, wpisujesz tylko dane masz. Jeżeli nie masz, to musisz sobie wypisać, ile chcesz zarabiać, ile dni w tygodniu chcesz pracować, ile godzin dziennie chcesz pracować, ile ci wychodzi wtedy na godzinę, ile projektów musisz zrobić na miesiąc, tak, żeby to się zrealizowało. Musisz te wszystkie rzeczy mieć, plus jakie masz koszty stałe i zmienne. Koszty zmienne. Sumujesz z 12 miesięcy i dzielisz właśnie na te kawałki, i potem po prostu uśredniasz, żeby mieć co miesiąc jakąś konkretną kwotę, a da się to wszystko przeliczyć i przewidzieć. Jak ustalić zarobki architekta wnętrz? Jak ustalić zarobki architekta wnętrz? Słuchajcie najlepiej. I najprościej zrobić to na moim planerze. Po prostu tam jest wszystko gotowe, po co się męczyć i wymyślać koło od nowa. Jeżeli chcecie to zrobić tak na prędce, to musicie wypisać wszystkie koszty stałe, koszty zmienne, następnie ile właśnie będziecie pracowali, czyli ustalacie, że na przykład pracujecie od poniedziałku do piątku 8 godzin i musicie zobaczyć ile tych projektów musicie zrobić, jakie one muszą być duże, za jaką kwotę, na przykład za metr kwadrat albo ile musicie zarabiać na godzinę. Tak? Ja pracuję w systemie hybrydowym, czyli łączę jak gdyby i metry kwadratowe i czas, ale dlatego, że ten czas mamy przeliczony i wiemy, co ile zajmuje. Więc w ten sposób najlepiej to zrobić. Jeżeli potrzebujecie w tym pomocy, to też zachęcam do tego, żebyście. Spróbowali dołączyć, właśnie aplikować do akademii, bo tam się po prostu tego po kolei nauczycie. A jeżeli nie, to wejdźcie sobie też na platformę agnieszkapasiekadame.com i tam macie też gotowe planery. Także albo to możecie zrobić samodzielnie, albo za pomocą gotowego narzędzia. A tak myślę, że jest po prostu najszybciej. Ja niestety takiego narzędzia nie miałam i musiałam wszystko liczyć na papierze i potem sprawdzać. Także tutaj zachęcam Was do tego, żebyście nie tracili czasu. No i dlatego też planer powstał właśnie dla członków Akademii, bo oni mieli z tym problem. I ten problem do mnie wracał jak bumerang, wracał, wracał. Aż w końcu stwierdziliśmy, no po co się tak męczyć, jak można taki planer po prostu dla tych ludzi wszystkich zrobić. No i teraz z tego korzystają. Jak wybierać produkty do aranżacji wnętrz? Tutaj jedna z was napisała, że właśnie największe wyzwanie stanowi zdecydowanie się na konkretne produkty w projekcie, skąd czerpać informacje o jakości, aby klient był zadowolony. Największą obawą jest to, że zamieszczę w projekcie produkty niskiej jakości. Słuchaj, po pierwsze, stwórz bazę firm do współpracy. Możesz sprawdzić, jakie są w okolicy firmy. Możesz dowiedzieć się czy jest tam jakiś handlowiec, z którym będziesz mogła się spotkać, czy są jakieś szkolenia i zacząć po prostu uczęszczać do tych punktów. Jeżeli to są sklepy online, to możesz zrobić sobie też listę, sprawdzić referencje, bardzo dużo opinii referencji w tych sklepach jest i zrobić sobie taką bazę do wszystkich elementów aranżacji, od podłogi do sufitu. Możesz zaplanować wyjazdy, aby zobaczyć produkty na żywo, czyli jedziesz na przykład do firmy z płytkami, bierzesz aparat, Fotografujesz, robisz zdjęcia, robisz sobie całą bazę tych materiałów, sprawdzasz, rozmawiasz z sprzedawcami. Możesz też na wyjazdach y, zrobić tak zwane zdjęcia na zapas, żeby mieć je do kolejnych projektów. Na przykład różne rzeczy ci wpadną w oko, to nie będziesz wiedzieć potem, gdzie te rzeczy były, zarówno w internecie, jak i na żywo. Robisz po prostu zdjęcia albo screeny na komputerze i robisz sobie bazę w chmurze. Oczywiście z podziałem na kategorie żeby potem było łatwo, żeby można było łatwo to wszystko odnaleźć, żeby to nie był jeden folder z wszystkim, bo pewnie nie będziesz z tego korzystać. No i na koniec sprawdzaj opinie, pytaj się, możesz wejść do naszej grupy Przedsiębiorczy Architekt, zapytać się też o firmy, dostawców, co polecają różne osoby. Zastanawiam się w jaki sposób wycenić swoją pracę. No już troszkę o tym mówiłam. Ale widocznie za mało, bo te, ten temat wracam. Możesz tak, albo wyceniać na mat kwadrat, który jest najprostszy, albo na godzinę pracy. Żeby wyceniać na godzinę pracy, musisz wiedzieć, ile godzin zajmuje ci zrobienie projektu. Jeżeli tego nie wiesz, musisz zacząć to po prostu liczyć. Najlepiej trzy projekty tak przerobić, żeby sprawdzić, ile to będzie trwało. Jeżeli nigdy nie projektowałeś, bierzesz Projekt wzorcowy dla klienta idealnego do swojej niszy, robisz taki projekt i cały czas liczysz czas. Każdą rzecz, którą wykonujesz, zliczasz na, na przykład na Clockify. Także to jest punkt numer jeden. Możesz też po jakimś czasie zrobić hybrydę i połączyć sobie jak gdyby te metry kwadratowe z, z czasem. Czyli jeżeli wiesz, że chcesz na godzinę zarabiać X, i zakładasz, że ten projekt będzie trwał Y, no to możesz też w ten sposób. Pomnożyć albo zrobić sobie widełki, jeżeli będziesz projektować pojedyncze pomieszczenia, że na przykład pomieszczenie do 20 metrów będzie kosztowało tyle, a powyżej więcej. Tak? Ja korzystam zawsze i wszystkie osoby, z którymi współpracuję, z planera mojego po prostu w Excelu, bo on mi pokazuje tak naprawdę, ile zarabiam na godzinę, ile zarabiam na metr kwadrat i ja mogę zdecydować i też mam takie jak gdyby widełki, ile muszę minimalnie zarobić, ile maksymalnie, żeby zrealizować swój cel finansowy na dany miesiąc. I to jest dla mnie po prostu najkorzystniejsze i najprostsze. Kolejne pytanie. Jak planować swoją pracę? Po pierwsze, musisz mieć narzędzia do planowania. Musisz z czegoś korzystać, na przykład z kalendarza Google. Jeżeli przerabialiście mój kurs o planowaniu o tworzeniu harmonogramu, to właśnie tam pokazuję, jak sobie to wszystko zrobić na blokach czasowych. Każdy projekt może być osobnym kolorem, osobnym blokiem, i tak dalej. Prokrastynacja była dla mnie największym problemem, i większość osób, z którymi pracuję i mam konsultacje indywidualne, ma problem. Z, z niedotrzymywaniem terminu, rozciąganiem z wielu, wielu względów. Jest to oczywiście związane z budową naszego mózgu, więc zachęcam do tego, żeby poczytać książki na ten temat i dowiedzieć się, jak wasze mózgi działają i dlaczego właśnie jest ta prokrastynacja u nas taka powszechna i nie dotyczy tylko naszego zawodu, ale też innych. Drugi punkt, tak jak już mówiłam, liczyć czas na przykład na kloki Faju albo na aplikacji Togl. Wtedy wiem, co robię, kiedy robię, jak długo robię. Tak? Jeśli uświadomisz sobie, jaka nagroda Cię będzie czekała za to, że będziesz robić projekty szybko, dobrze, bez błędów, to wyjdziesz ze swojej strefy komfortu i zaczniesz korzystać z tych narzędzi. Większość osób zaczyna korzystać, a potem wraca do swoich starych nawyków. Jeżeli zobaczysz, jak naprawdę może się to wszystko zmienić, a możesz dostać dowody na stronie przedsiębiorczachitek.pl, tam są wywiady członków Akademii i oni właśnie mówią dokładnie, jaki mieli problem i jak on został rozwiązany. Większość z osób miała problem właśnie z rozciągającymi się projektami, także możecie posłuchać, że da się to zrobić. Tak? Jeżeli zobaczycie nagrodę może u kogoś, będzie łatwiej Wam Podjąć to wyzwanie, znaleźć narzędzia, albo wykorzystać moje narzędzia i po prostu zacząć robić wszystko po kolei, zacząć planować w kalendarzu wszystkie swoje kroki i pracować na harmonogramie, tak? Na planerze, gdzie jest harmonogram. Jeszcze na koniec polecam Wam przeczytanie książki Andersa Hansena. On napisał chyba cztery książki na temat mózgu, także. Możecie przeczytać o tym, jak ten mózg działa, i zrozumiecie, dlaczego wykonujemy tylko najprzyjemniejsze rzeczy, czyli na przykład wyszukiwanie modeli 3D na warehousie, tak? Bo to jest przyjemne. I niektórzy spędzają na tym 3-4 godziny, a potem się dziwią, że nie mogą dokończyć projektu na czas. Kto tak nie miał ręka do góry? Jak stworzyć strategię studia projektowego? Jak stworzyć strategię studia projektowego? Kolejne pytanie. Od czego zacząć? Jak sobie to ułożyć? Słuchajcie, pierwszy punkt. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz założyć studio projektowe? Jakie jest twoje why? Powód. On musi być silny, bo nie wytrwasz. Nie bez powodu większość firm upada po dwóch latach. Dlaczego chcesz założyć swoje studio projektowe, a nie na przykład pracować dla kogoś? To jest jedna rzecz. Druga, jeżeli jesteś bardzo zdeterminowany, chcesz naprawdę założyć to swoje studio projektowe, to dla kogo będziesz pracować? Jaka to będzie grupa odbiorców? Jakie oni mają wyzwania i problemy? Jaka jest nisza? Punkt trzeci, jaki będzie Twój wyróżnik? Punkt czwarty, naucz się robić świetnie wizualizacje fotorealistyczne, żebyś miał fantastyczne portfolio. Bo jeżeli to portfolio będzie średnie, no to będzie potem problem z pozyskianiem na przykład klientów, tak? Oczywiście to nie jest jedyny wyznacznik, jest ich więcej, ale to jest kluczowe. I na koniec, jakimi kanałami będziesz docierał do tych klientów? Musisz się dowiedzieć, gdzie oni przebywają, w jakich przestrzeniach, czy online, czy offline, żeby do nich dotrzeć. To są te kluczowe elementy. A oczywiście szczegółów jest, słuchajcie, dużo, dużo więcej. Więc jeżeli byście chcieli stworzyć tę strategię, to też zachęcam was do tego, żebyście zaplikowali do Akademii Przedsiębiorczego Architekta, bo jest stworzenie strategii to jest praca na rok. Można można taką firmę założyć od razu, tak myślę, że po miesiącu dwóch w Akademii, ale jeżeli macie bufor czasowy, zachęcam was najpierw, żebyście przerobili Akademię. Albo przynajmniej kilka miesięcy byli w akademii, przygotowali się, bo tam jest całe know-how, jak po kolei to zrobić, jak zrobić ofertę i tak dalej, i docierać do tych klientów, pozyskiwać ich, a potem ruszać z działalnością. Tak by było najlepiej. Jak ogarnąć wszystkie formalności? Jak ogarnąć wszystkie formalności? Tutaj pojawia się strach, on jest normalny, ale pamiętaj, że mnóstwo osób. Odczuwało ten lęk, ja też go odczuwałam, a jakoś założyli działalność i prowadzą ją do dziś. Ja prowadzę 17 lat. Więc strach jest naturalny i musisz jak gdyby się do niego przyzwyczaić. On będzie się minimalizował z biegiem Twojego doświadczenia wprawy. Im więcej czasu poświęcisz na edukację i na rozwój, przerabianie kursów, na przykład o tym, jak stworzyć właśnie strategię marki, jak stworzyć świetną ofertę, jak planować harmonogram, rozliczenia itd., tym bardziej będziesz się czuł bezpieczniej i ten strach będzie mniejszy. Więc myślę, że jak to ogarnąć? Ogarnąć to po prostu po kolei i ten strach zamienić, wykorzystać ten potencjał strachu na swoją właśnie mocną stronę, na siłę, poprzez edukację, poprzez wiedzę. Bo jeżeli ty znasz odpowiedzi na to, jak to zrobić po kolei, to nie będziesz po prostu odczuwać tego strachu. Zawsze możesz poprosić kogoś o pomoc, zawsze możesz współpracować z kimś, zawsze możesz znaleźć swojego mentora. Obecnie jest mnóstwo materiałów też w internecie, na kanałach na YouTubie możesz nauczyć się różnych rzeczy technicznych, tak? Więc no, tych możliwości jest y, y, bardzo dużo. Jeśli chodzi o samo zakładanie, Firmy można to oczywiście zrobić online, nawet nie wychodząc z domu, więc też warto poczytać. Tutaj sugeruję przeczytanie e ebooka Agaty Projektant Wnętrz i Formalności, aby zrobić to dobrze i z głową. Ja spotykałam mnóstwo osób, które na przykład zakładały swoją działalność i od razu były na wacie i rozliczały się co miesiąc i nawet nie wiedziały, że po pierwsze nie muszą być na wacie na początek i mogą rozliczać się kwartalnie, więc tutaj Warto się do tego przygotować i wtedy nie będziesz odczuwać strachu i lęku. Boję się, czy się utrzymam. Tutaj kolejny problem, który widzę właśnie u architektów, nadal jest to oczywiście lęk i strach. To jest strach przed nieznanym. Całkowicie naturalna rzecz. Jak, ją, jak go zminimalizować? Po pierwsze opracować strategię taki jak gdyby plan, wy musicie mieć mapę. idziecie w górę albo idziecie na jakąś wycieczkę, to wszystko pięknie opracowujecie, ale jak zakładacie firmę, to najczęściej jest tylko jeden punkt, pozyskać dotację, koniec. No ale co dalej, tak? Jak to będzie wyglądało? Więc tutaj musicie opracować strategię. Musicie zacząć, zacząć działać już przed założeniem firmy, żeby potem nie było strachu, że macie do zapłacenia różne obowiązkowe płatności, podatki itd., a wy nie macie po prostu wynagrodzenia odpowiedniego. Więc tutaj bez strategii nie da się ujechać, a większość osób robi strony internetowe, zakłada firmę, a w ogóle nie ma strategii. Także, jeżeli masz takie możliwości, zachęcam też, dołącz do Akademii, spróbuj dołączyć do Akademii Przedsiębiorczego Architekta. Punkt trzeci, ciągle się ucz. Kursy, szkolenia, YouTube, możesz jeździć na targi, zobaczyć jakieś materiały, możesz jeździć do firm na różne szkolenia. Ucz się, ucz i jeszcze raz ucz, żeby po prostu nasycić się wiedzą na tyle, żeby poczuć się dobrze i bezpiecznie, i żeby móc się też utrzymać. I żeby się utrzymać, musisz też docierać do klientów. Czyli tutaj się kłaniają umiejętności związane ze sprzedażą. Nie możesz się jej bać, nie możesz się jej wstydzić. Musisz ją pokochać i polubić, bo sprzedaż jest niezbędnym elementem każdej firmy. Więc tutaj jest to kluczowe, żeby nauczyć się sprzedawać. I tego też ja uczę w akademii, jak się promować, jak docierać. I organicznie, ale też płatnie. I tak, i tak. Czy praca zdalna w branży projektowania wnętrz jest możliwa? No, oczywiście, że jest możliwa. Ja tak pracuję 17 lat. Nawet y, współpracowałam z różnymi projektantami, jak miałam staże online, bo miałam taką sytuację, że ktoś chciał przyjechać na staż, ktoś innego tam powiedzmy. Zawiódł i ta osoba nie mogła przyjechać do Poznania, i ja wtedy wymyśliłam współpracę zdalną. I od tego czasu zaczęłam współpracować z różnymi osobami, z projektantami, z klientami z Polski, ze zagranicy online. Więc jak najbardziej jest to możliwe, szczególnie teraz, gdy mamy tyle możliwości i tyle narzędzi, które nam po prostu to ułatwiają. Więc ja Was bardzo do tego zachęcam. Naprawdę wystarczy tylko opanować tą sztukę dowiedzieć się, na jakich programach pracować, w jaki sposób robić. W akademii mamy szkolenie o konsultacjach online i o konsultacjach z klientami z zagranicy, więc też zachęcam do tego, żeby, jeżeli jesteście w akademii, żeby te dwa szkolenia przerobić, bo tam pokazuję, z jakich narzędzi korzystam i jak to zrobić sprawnie. Także naprawdę warto to robić i można jak najbardziej to robić, szczególnie jeżeli chcecie, na przykład, podróżować, jeżeli chcecie zmieniać miejsce zamieszkania. Chcecie być wolni, chcecie pracować wtedy, kiedy Wam pasuje, tak? Możecie nawet pracować dla innej strefy czasowej, także wszystko jest możliwe. A jak to zrobić? Jak pracować zdalnie z klientem? Po pierwsze, narzędzia online, po drugie, teraz są możliwości nagrywania tych spotkań, po trzecie, są aplikacje, które. Robią od razu transkrypt. Po czwarte, możecie robić zdjęcie, nagrywać filmiki z materiałów tutaj na miejscu. Po piąte, możecie przesyłać próbki za granicę. Po szóste, materiały mogą być magazynowane i zbierane, kupowane tu w Polsce i potem na jakiegoś tira, na jakiegoś dostawczaka i mogą jechać do innego kraju. Także ja to przerabiałam. Jak najbardziej to wszystko jest możliwe. A klient może zyskać tańsze produkty, ale bardzo dobrej jakości z Polski. Jeżeli pracujecie na moim systemie FBK albo na przykład właśnie jesteście w Akademii Przedsiębiorczego Architekta, to pewnie pamiętacie, że ja też pokazuję jak pracować w chmurze, czyli że wszystko mamy w chmurze. I ta chmura nam ułatwia dostęp do materiałów, do projektów, do bazy danych, do modeli 3D z każdego miejsca na świecie i wtedy jeżeli nawet coś się stanie z waszym komputerem, wszystko macie w chmurze i to was zabezpiecza. Tutaj jest jeszcze taka obawa. Widzę, że ktoś chce pracować 100% zdalnie, ale nie wie, jak klienci na to zareagują. Zauważ, że na rynku są osoby, które kupują buty za 50 zł, za 500 zł, za 5000 zł i za 50 000 zł. I tak samo jest z naszymi klientami. Będą klienci, którzy nigdy nie będą. Chcieli mieć współpracę zdalnej i online, i będą tacy, którzy nie wyobrażają sobie, że będą do ciebie non-stop przyjeżdżać i wszystko oglądać. Oni oczekują, że właśnie spotkacie się online, ty wszystko zrobisz za nich, wybierzesz, pokażesz, zamówisz, to przejdzie do konkretnego punktu, potem przyjdzie ekipa, ona to zrealizuje i ta osoba przyjdzie na gotowe. Więc są różne potrzeby i różni klienci, musisz zdiagnozować i zbadać, jakie są największe. Problemy Twojego konkretnego klienta. Jak unikać walki o klienta w projektowaniu wnętrz? Jak unikać walki o klienta w projektowaniu wnętrz? Słuchajcie, najlepiej nie walczyć. Naprawdę walka jest najgorszą z metod. Jest to tak zwany czerwony ocean, gdzie się wszyscy wykrwawiają za pomocą ceny. Jeżeli zbudujesz sobie dobrze strategię działania, dobrze wybierzesz sobie niszę, tego klienta docelowego, jakąś mniejszą grupę, zbadasz jego potrzeby, opiszesz jak on będzie działał i tak dalej, opiszesz też jak ty chcesz pracować. Ja zawsze daję takie ćwiczenie. Budzisz się rano i jak powinien wyglądać Twój idealny dzień? Co po kolei robisz od rana do wieczora? I tego się trzymaj. Uczę budowania biznesu na swoich zasadach, wtedy, kiedy wy chcecie pracować, kiedy wy możecie pracować, ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy no, człowiek troszeczkę będzie miał zakasane rękawy i nie będzie bał się pracy. Bardzo dużo osób chciało mieć spektakularne efekty, bardzo dużo zarabiać, ale bez pracy. Jeżeli dopiero zaczynacie, to wy musicie zdobyć know-how. Doświadczenie. Musicie przerobić kursy, musicie przerobić książki. Tego się po prostu nie da uniknąć. Więc tutaj trzeba zacząć po prostu pracować, zacząć uczyć się, tak? Musicie opisać projekty, w jakim stylu będziecie projektować. Jakie w ogóle projekty chcecie projektować? Dla pr prywatne, komercyjne, dla kogo? Tak? Konkretnie, naprawdę konkretnie. I dla każdej grupy tworzy się osobną ofertę. Na stronie internetowej też się komunikuje konkretne rzeczy do konkretnej osoby. Jeżeli macie dwie grupy, to musicie mieć dwie oferty. I ten komunikat na tej stronie musi być widoczny. Czyli nie zaczynamy od budowania strony, tylko od budowania strategii. Kolejna rzecz, jakimi kanałami będziecie docierać do klienta? No najlepiej takimi, gdzie ten klient jest, a nie tylko jestem na Instagramie, to robię Instagrama, tak? Musicie jak gdyby to zbadać. I czy będziecie się promować reklamą płatną, czy macie jakieś zasoby finansowe, żeby wystartować, czy macie jakieś poduszkę jakąś poduszkę finansową na start? Jeżeli nie, to w jaki sposób organicznie będziecie to robili? I pamiętajcie, zawsze płacimy albo swoim czasem, albo pieniędzmi. Jeżeli nie macie pieniędzy, będziecie płacili swoim czasem. I musicie zapłacić frycowe za naukę, tak? No nie da się tego po prostu przeskoczyć. Tutaj ktoś napisał, że się obawia yy, właśnie, że, że to będą takie castingi na cenę. No to nie bierz udziału w tych castingach. Nie musisz brać udziału w tych castingach. Kolejne pytanie: jak dobrze zarabiać? Oczywiście to zależy dla każdego z nas. Dobry zarobek oznacza coś innego. Dla kogoś to będzie 5 tysięcy, dla kogoś to będzie 10 tysięcy, dla kogoś innego 15, dla kogoś innego 50, a dla kogoś innego milion. I jak zgłaszacie się do grupy przedsiębiorczej Hitek, to piszecie mi, ile chcecie zarabiać. I Mnóstwo osób chciałoby zarabiać nawet 5-6 tysięcy, co oznacza, że tyle nie zarabiacie, co jest niepokojące. I pytanie, dlaczego? Tak? I tych powodów jest oczywiście kilka. I teraz, jak dobrze zarabiać? No, żeby dobrze zarabiać, to trzeba mieć zbudowaną strategię. Znowu trzeba mieć opracowanego klienta. Jak będziemy do niego docierać, żeby nie konkurować tylko ceną, tylko żeby mieć swój wyróżnik, żeby ludzie chcieli do Was przyjść, żeby oni was poznawali poprzez social media, poprzez waszego newslettera, poprzez waszego bloga, żebyście robili to inaczej, w inny sposób i tylko dla konkretnej małej grupy. Wy nie potrzebujecie mnóstwa klientów. Wy potrzebujecie tych klientów tylko trochę, jeżeli działacie samodzielnie. Więc, jeżeli macie strategię cen, wiecie, ile musicie zarobić na miesiąc, wiecie, jakie macie koszty stałe i zmienne, to wiecie doskonale, jak duże te projekty powinny być, albo inaczej, ile powinny przynosić Wam pieniędzy na miesiąc. Bo, jeżeli chcecie mieć 10 tysięcy na miesiąc na rękę, to około 20 tysięcy, a nie raz więcej, musicie zarobić na miesiąc, czyli musielibyście co miesiąc mieć przynajmniej jeden projekt, który da Wam 20 tysięcy. I teraz, jak duży musi być ten projekt? To wszystko, słuchajcie, trzeba opracować. Pytanie, czy będziecie działali sami, czy chcecie kogoś zatrudnić, bo możecie mieć efekt skali, możecie spowodować, że inne osoby będą z wami współpracowały i będą tworzyły dla was projekty. Ale żeby coś wydelegować, żeby współpracować z innymi, to najpierw trzeba mieć strategię. Trzeba mieć opisane, jak działamy, najlepiej PDF-a, co robimy po kolei, dlaczego to robimy i tak dalej. Bo jeżeli będziemy chcieli kogoś zatrudnić, a nie mamy tego pracowanego, no to w jaki sposób mu to przekażemy? Bardzo dużo osób mówi, ach, mam za dużo pracy, wezmę sobie kogoś. A potem spotykam tą osobę po na przykład pół roku i ta osoba jest sfrustrowana, nie dosyć, że musiałam tej osobie zapłacić, to jeszcze musiałam zrobić za nią i pracuję więcej. No tak, bo ta osoba nie wie, co ma robić. Nie wie, dlaczego wykonujesz pewne rzeczy w rozdzielczości 1920x1080, tak? Nie wie, dlaczego wizualizacje muszą być zrobione na innym poziomie, bo inaczej klient po prostu do nas nie przyjdzie. Klient kupuje oczyma, tak? Chce zobaczyć świetną jakość. Dużo osób uczy się programów 3D, uważa, że na świetnym poziomie je zna, ale jak ja potem oglądam wizualizacje, to one są słabe jakościowo. I to jest właśnie ta różnica. Jeżeli klient będzie oglądał dwa zdjęcia, i jedno będzie fenomenalne, piękne światło, w ogóle super klimat wnętrza, a drugie będzie identyczne, ale będzie źle zrobione, słabe wizualizacje, słabe światło i tak dalej, no to jakie wybierze? Jak, jakie, jakie, jakiego projektanta wybierze? No tego drugiego, tak? Znaczy, tego pierwszego. I tutaj o to chodzi, tak, że my musimy ciągle być coraz lepsi, lepsi, a teraz są możliwości, bo jest mnóstwo kursów. Online, które uczą robienia wizualizacji. Jak zdobyć klienta i robić projekty szybciej? Skąd czerpać wiedzę techniczną? Po pierwsze, jeśli chodzi o klienta, to tak jak już często to mówię, nisza i persona. I Twój wyróżnik to jest punkt pierwszy. Dwa. Szybkie robienie projektów to jest FBK, formularz Brief Kosztorys. Jeżeli nie wiesz co to jest, zapoznaj się z tym, poczytaj u mnie na blogu. Jak robić szybko projekty? FBK, formularz Brief Kosztorys. Jeżeli opanujesz to do perfekcji, będziesz robić naprawdę świetne i szybkie projekty. Możesz przeczytać wywiady osób, które przerabiały ten system w akademii. I naprawdę przestały robić poprawki, i po pierwszym etapie robił dokumentację techniczną. Zresztą nam też to się często zdarza. Punkt trzeci, wiedza techniczna. Zacznij uczyć się. Tu pytasz się, skąd czerpać wiedzę. Jeżeli nigdy nie czytałeś mojego narzędziownika architekta, a tam jest ponad 200 tematów opracowanych, to zachęcam cię do tego, żebyś zajrzał. Narzędziownik architekta. Ja wysłałam newsletter co poniedziałek. Jeżeli chcesz dostać się do archiwum i mieć wszystkie je, te tematy posegregowane, jeśli chodzi o kategorie, kuchnia, łazienka i tak dalej, wprowadzenie prowadzenie firmy, tam jest dużo tych kategorii, to wejdź sobie do sklepu i wpisz narzędziownik architekta. I tam będziesz mieć prawie wszystko, bo ciągle się wszystko zmienia, więc pewnie się pojawią nowe rzeczy. Skąd pozyskać dobrych wykonawców? Po pierwsze z poleceń Rodzina, znajomi. Po drugie możesz zapytać na mojej grupie przedsiębiorczo architek innych architektów. Po trzecie możesz poczytać w internecie, sprawdzić opinie na Google, tam powinny być opinie, także sprawdź. Po, po trzecie możesz wysłać zapytanie do takiej firmy, możesz poprosić o referencję portfolio, możesz sprawdzić czy ta, umowa, czy ta firma ma dobrą umowę, czy ta firma ma ubezpieczenie, tak? jeśli chodzi o wykonawców yy, remontów. Jeśli chodzi o meble, to też musisz to po prostu sprawdzić. Możesz podjechać, zobaczyć jak działają, jak wygląda ich zakład, możesz zadzwonić nawet do y, klientów, bo nieraz klienci wyrażają zgodę i na przykład wykonawca podaje na jakiś numer telefonu i można zadzwonić, także możesz też to spróbować. Y, więc tych możliwości troszeczkę jest. Oczywiście to nie daje gwarancji, że ten wykonawca będzie w Twoim przypadku świetny i dobry. Bo nawet najlepsi wykonawcy mogą po jakimś czasie z różnych powodów stać się bardzo słabi. I dlatego powinieneś o tym zawsze powiedzieć klientowi. Ty nie odpowiadasz za pracę wykonawcy, tylko on sam i klient powinien podpisać umowę, dobrą umowę. Powinien wiedzieć, jakie są warunki, jaki jest harmonogram płatności, co jest z rękojmem i tak dalej, i tak dalej. Bo ty za to nie odpowiadasz i musisz uczulić klienta, bo często klienci myślą, że jak ty kogoś polecisz, to na 100% ta osoba będzie świetna. I ta osoba na przykład przez 10 lat, przez 10 lat była świetna, ale coś się stało, takie jakieś koleje życiowe, i nagle się okazuje, że niestety tak nie jest. A mi się to zdarzało i to jest przykre potem. Kto płaci za próbki? Ja czy klient? To zależy, ale ogólnie jak chcesz pracować jako architekt wnętrz, to musisz mieć zestawy próbek, bo nie wyobrażam sobie, że będziesz za każdym razem jeździł wybierać kolory z NCS-a, który jest w jakimś budomarkecie. Także próbnik NCS-a z ralem, próbniki dotyczące podłóg, laminaty, forniry, lakobel, no musisz te wszystkie materiały w jakiejś tam bazie podstawowej mieć i z tego korzystać, jeśli chodzi o inne materiały, większość firm daje możliwość kupienia pojedynczych próbek które nie są drogie więc możesz je kupić, możesz wliczyć też w koszt jak gdyby prowadzenia projektu takie symboliczne opłaty, jeżeli wypożyczasz jakieś próbki, no to dajesz kaucję nawet 100 czy 200 zł, ale jak oddasz próbnik, no to dostaniesz tą kaucję z powrotem, więc też nie powinno być problemu i są to jakieś koszty, tak, które musisz y, ponieść, chyba, że są to jakieś bardzo wysokie y, koszty, jeżeli na przykład zamawiasz płytkę, która jest jakaś tam oryginalna, jedna i zamówienie tej próbki będzie kosztowało, nie wiem, 1000 zł, no to oczywiście rozmawiasz z klientem i mówisz, że ten klient musi pokryć koszt stworzenia takiej próbki we własnym zakresie. Także też dużo zależy od ciebie i też dużo zależy od tego, jakie są koszty tych, tych próbek materiałów. No niektó niektórzy, niestety, niektórzy wykonawcy mają bardzo drogie te próbki. No i od Ciebie zależy, czy będziesz chciał z nimi współpracować i kupić sobie na przykład próbki za tysiąc złotych, czy nie. To już jest zależne od strategii Twojego działania. Jeszcze tylko może dopowiem, jeśli chodzi o próbki, to zauważyłam, że bardzo dużo firm reklamuje się na Facebooku firm wnętrzarskich, które oferuje pakiety próbek całkowicie za darmo dla architektów wnętrz. Jest coraz więcej takich firm i to z wszystkich branż. Także warto bywać na grupach dla architektów i sprawdzać, jakie firmy tam się pojawiają i jakie próbki chcą udostępnić. I czy w ogóle je będziesz potrzebował, bo potem coś trzeba z tymi próbkami zrobić, żeby... Nie na nie, nie zamawiać ich za dużo, bo potem nie będziesz miała co z tym zrobić. Kolejne pytanie, gdzie szukać klientów? Szukamy klientów w tych miejscach, w których oni są, więc jeżeli my wiemy, do kogo chcemy uderzyć, jaki rodzaj projektów chcemy robić, w jakiej stylistyce, jak duże, branża prywatna, komercyjna, to sprawdzamy, gdzie ci klienci są. Na jakich kanałach. W jakich miejscach przechodzą, czy musimy zrobić ulotki, foldery, jakiś katalog, czy będziemy działać i online i offline, czy na LinkedInie, czy częściowo na Pinterestie, a może na kilku kanałach jednocześnie, najpierw na jednym, potem w kolejnych. Musimy po prostu to sprawdzić. Musimy zbudować na pewno dobrą stronę WWW, która będzie miała ofertę pod konkretnego klienta i która będzie wypozycjonowana dobrze. Jeżeli nie organicznie, to płatnie. Ale warto robić jedno i drugie, bo organiczność będzie na dłużej, płatność, no to musimy cyklicznie płacić, czyli co miesiąc płacimy. Ale dzięki temu pozyskujemy tych klientów. Więc jeżeli nawet wydajecie 300 zł miesięcznie na przykład na Google Ads, a przychodzi do Was klient, który płaci 30 tysięcy, no to jak widzicie, jest to bardzo, bardzo mało. Więc tutaj warto y, się zastanowić, jak będziecie chcieli się reklamować, pod jakimi hasłami kluczowymi, żeby docierać do konkretnego klienta. Tak, no bo w Google w wyszukiwarce Google są praktycznie wszyscy. No ale my musimy dokładnie wiedzieć, kim ma być nasz klient, żeby reklamę przygotować pod niego, żeby się nie wyświetlało, zaprojektuje ci wnętrze, tak? No ale jakie wnętrze? Dla kogo wnętrze, w jakim stylu? Tak? To, musi, to musi być coś konkretnego. Możesz y, oczywiście korzystać z social mediów, możesz korzystać z grup na Facebooku, możesz sprawdzać, jakie są potrzeby, jacy klienci się tam zgłaszają. Możesz do nich wysyłać wiadomości prywatne. Może być płatna reklama na Facebooku, na Google. Teraz jest coraz bardziej popularna na TikToku. Jeżeli chcesz docierać do osób biznesowych, no to raczej LinkedIn, ale ta reklama jest dużo droższa, więc trzeba dobrze się przygotować do niej, żeby nie przepalić dość dużych budżetów. No i też warto mieć swój newsletter i pozyskiwać tych klientów tak naprawdę cały czas, cały czas, cały czas. Tutaj się kłania. Landing page, który możecie mieć na swojej stronie. Najlepsze programy do projektowania w 3D. Najlepsze programy do projektowania w 3D. Słuchajcie, ja nie wiem, które są najlepsze. Ja mogę Wam tylko powiedzieć, na co zwrócić uwagę, yy, co jest istotne. Dobrze by było, żeby w programie można było zrobić wszystko, czyli wymodelować bryłę 3D, zrobić wizualizację i wykonać rysunek techniczny, żeby nie trzeba było pracować na trzech różnych programach ale nie zawsze jest to możliwe. Nieraz jest tak, że możemy zrobić bryłę 3D i do tego zrobić rysunki techniczne, na przykład SketchUp, który ma wbudowany layout i dzięki temu można robić rysunki techniczne, no myślę, że kilka, kilkanaście razy szybciej niż w Autocadzie, osobno rysując, tak? więc to jest olbrzymia oszczędność czasu, dzięki temu zarabiasz więcej, a o to chyba chodzi, ale na przykład nie ma wbudowanego silnika renderującego, no, i trzeba ponieść koszt innego silnika, na przykład Vireya. Jest Picon Planner i on ma różne rzeczy włącznie z renderowaniem. No, ale sami musicie ocenić, czy wizualizacje, które są wykonywane w nim przez osoby zaawansowane są na. Na takim samym poziomie jak na przykład właśnie renderowane, z, na, jeśli chodzi o SketchUp'a i wireja. Niektórzy uważają, że tylko 3D Max i wire jeśli chodzi o piękne wizualizacje, no ale z drugiej strony, jeżeli to będzie zajmowało Wam cztery razy więcej czasu i przez to cztery razy mniej zarobicie, no to nie wiem, czy to ma sens. Można oczywiście też pomyśleć o tym, żeby od samego początku delegować pewne rzeczy, ale do tego trzeba się przygotować. Czyli wy projektujecie, wybieracie różne rzeczy robicie coś w 3D, a potem prosicie o wizualizację jakąś inną osobę, która robi to świetnie musicie wliczyć koszt robienia tych wizualizacji na każdym etapie przez tę osobę i musicie zobaczyć, czy będzie Wam się to finansowo łączyło, tak? będzie wszystko ok i będziecie nadal zarabiać, żeby nie było tak, że zapłacicie za wizualizację prawie nic Wam nie zostanie bo jeszcze jakiś tam podatek, VAT i tak dalej i koszty stałe więc tutaj na to zwróćcie uwagę. Hmm. Czy są programy, w których można wykonać wszystkie projekty, też projekt wykonawczy? Możecie zrobić, możecie pracować na SketchUpie i tam macie layouta, więc robicie cały rysunek wykonawczy, ale żeby zrobić wizualizacje fotorealistyczne, musi być V-Ray. Jest też hmm, Program Picon Planner, tam możecie też zrobić jedno i drugie. Sami musicie porównać, czy, czym te programy się jak gdyby różnią, jeśli chodzi o jakość, szybkość. Możecie też zapytać na grupie Przedsiębiorczy Architekt inne osoby, które korzystają z tych programów, żeby Wam powiedziały o plusach i minusach, tak, żeby zrobić sobie porównanie, żeby nic nie kupować do momentu, kiedy nie sprawdzicie, przetestować sobie najlepiej samodzielnie jakieś wersje trialowe, próbne. I zdecydować, czy na pewno chcecie korzystać z jednego albo z drugiego programu. Jak zdobyć swojego pierwszego klienta i uzyskać sprawiedliwe wynagrodzenie za projekt, będąc początkującym? Czy istnieje sposób, aby uniknąć pracy za niskie stawki lub za darmo? Mam dla Ciebie takie trzy punkty. Po pierwsze, stwórz świetne portfolio, piękne wizualizacje na wysokim poziomie. Dla swojego, oczywiście, klienta idealnego. Czyli najpierw budujesz strategię, ustalasz, kim jest klient, tworzysz taki wzorcowy projekt i te wizualizacje muszą być świetne, i zaczynasz to pokazywać wszędzie: na swoim fanpage'u, na prywatnym profilu. Niech Twoi znajomi, niech Twoja rodzina, nie wszyscy wiedzą, co robisz, jak robisz. Drugi punkt: stwórz dobrą ofertę. Nie taką, którą będziesz sklecać na kolanie, jak ktoś się pojawi, tylko najlepiej w PDF-ie albo w postaci strony www. Ja tego uczę na szkoleniu o tworzeniu ofert. Mamy nawet gotowy szablon, żeby ta oferta była kompleksowa i żeby pokazywała dokładnie, co robisz, czego nie robisz, jaki jest Twój wyróżnik, jak działasz, jaki jest harmonogram płatności, jak wyglądają Twoje rysunki, wizualizacje, dlaczego pewne rzeczy robisz, co dokładnie klient otrzymuje. Musisz opakować usługę, która jest czymś abstrakcyjnym, łatwiej jest kupić telewizor i pralkę, trudniej jest kupić usługę aranżacji wnętrz. Więc z usługi musisz, musisz troszeczkę zrobić produkt i oferta to umożliwia. I punkt trzeci, reklamuj się w miejscach, w których jest Twój klient. To jest kluczowe. Ile można zrobić jako architekt wnętrz? Gorące pytanie. Myślę, że tutaj nie ma limitów. Jak sobie poczytacie o różnych znanych architektach, projektantach, to naprawdę zarabiają krocie. Pytanie, ile ty potrzebujesz, żeby zarobić. Jakie będziesz miał koszty? Ile potrzebujesz na życie? Ile potrzebujesz na spełnianie marzeń? O ile je masz, czy w ogóle je spisujesz, tak? Bo nie ma sensu pracować od rana do wieczora, żeby zarobić jakąś kwotę. X, którą sobie wymyśliłeś, tylko po to, żeby, je, żeby tą kwotę mieć. Co ci to da? Więc tutaj, jeśli chodzi o projektowanie, to tak naprawdę zależy, jak dobry jesteś, jak dobrze umiesz sprzedawać, jak dobrze umiesz promować, jak dobrze umiesz budować strategię, jak dobrze umiesz budować zespół, jak świetne są twoje wizualizacje, jaka jest twoja obsługa posprzedażowa klienta, jak dobrze umiesz się reklamować. Także od tego naprawdę wszystko. Zależy. I jedna osoba, która jest świetna, gdzieś schowana, może zarabiać bardzo mało, a druga osoba, która jest o wiele słabsza, ale ma te umiejętności, będzie zarabiała na przykład 5-10 razy więcej. Więc to jest bardzo zależne. <laughs> Jak zdobyć pierwszego klienta, nie mając żadnego portfolio? Jeżeli jesteście jeszcze na studiach, uczycie się albo krótko po, możecie. Zastanowić się, jak chcecie, żeby wyglądał Wasz świat projektowy. Dla kogo chcecie robić projekty, jaka stylistyka Wam jest bliska. Zacznijcie tworzyć moodboardy, tablice inspiracji, jakie wnętrza Wam się podobają. Zastanówcie się, dlaczego takie. Naprawdę przygotujcie się do tego, poświęćcie na to dwa tygodnie, trzy tygodnie. Jeżeli to wszystko będziecie mieli zrobione, wybierzcie sobie konkretną grupę odbiorców, do których chcecie dotrzeć i styl, w którym chcecie projektować. I zróbcie takie wymarzone wnętrze dla tego konkretnego klienta. Czyli jeżeli chcecie projektować na przykład hotele, to musicie się wszystkiego dowiedzieć o projektowaniu hoteli. Jeżeli chcecie projektować salony beauty, to o beauty. Jeżeli chcecie projektować w strefie dla dzieci, to dla dzieci. I po prostu tworzycie taki projekt, taki idealny, jakbyście chcieli, żeby, żeby on mógł zaspokoić potrzeby konkretnego klienta. I zacznijcie to pokazywać. No, od czegoś trzeba zacząć, tak? I opiszcie, że stworzyliście projekt dla rodziny z dziećmi, która i opowiadacie o tej rodzinie, tak? Opowiadacie o tych klientach, opowiadacie o tych ludziach, żeby oni wiedzieli, że takie rzeczy dla takich osób tworzycie i zacznijcie to po prostu promować. I bądźcie szczerzy, możecie powiedzieć, że skończyliście studia. Zobaczcie, na grupach bardzo często pojawiają się takie ogłoszenia. Że szukam kogoś, studenta. Oczywiście to chodzi o to, że ludzie zakładają, że student zrobi za darmo albo po darmo. Wy oczywiście nie, nie, nie macie tak robić, nie musicie tak robić. Ale chodzi o to, że być może będziecie tańsi niż jakaś firma, która zatrudnia kilkanaście osób, która musi zapłacić mnóstwo różnych kosztów. Wy tych kosztów nie macie po prostu, tak? Macie te koszty minimalne, więc możecie być konkurencyjni. I tak de facto, jeżeli odliczycie swoje małe koszty, może wyjść na to, że zarabiacie więcej niż osoba, która zatrudnia na, na przykład pięć osób. To jest bardzo wszystko względne, bo to nie chodzi tylko o obrót, tylko chodzi o to, ile dokładnie zostanie Ci w kieszeni, tak? Czyli tworzysz personę, strategię, tworzysz idealny projekt dla konkretnej grupy odbiorców i robisz z tego materiał, tak? Na bloga pokazujesz co dokładnie tworzysz, jak to robisz i z tego na przykład z tego wpisu blogowego robisz 10, 20, 30 TikToków, Reelsów, Shortów i zaczynasz to pokazywać, puszczasz w świat. Jak rozmawiać z klientami o projektowaniu wnętrz? Po pierwsze, warto wypytać się, na jakim etapie jest klient, czego potrzebuje, co lubi, co nie. Ja pracuję na FBK. Pierwsze F to oznacza formularz, czyli wysyłamy do klienta formularz. Badamy potrzeby tego klienta. Nie zgadujemy, nie domyślamy się, nie robimy potem setek poprawek, tylko badamy potrzeby klienta, tak? Tworzymy brief przed spotkaniem, tworzymy kosztory wstępne przed spotkaniem, czyli to jest te nasze FBK. I jeżeli to wszystko mamy, to dopiero rozmawiamy z klientem o detalach, o szczegółach, o tym, co on zaznaczył, czego on się obawia, o tym, jaki ma budżet, jeżeli jest niewystarczający, jak sobie z tym poradzić, co możemy mu zaproponować. I my, jeżeli dużo wiemy o kliencie, to jesteśmy spokojniejsi. Ten stres się minimalizuje i łatwiej nam po prostu z tym klientem pracować, tak? I tutaj do tego bym bardzo zachęcała. Oczywiście jeszcze też są ważne rzeczy, tak jak próbki. Czyli jeżeli mamy spotkanie na żywo, albo nawet mamy konsultacje online, że przygotowujemy różne materiały i próbki dla klienta, aby mu opowiedzieć o nich i żeby on mógł łatwiej podjąć decyzję, na przykład, jaką podłogę chce wybrać: czy drewnianą, czy winylową, czy z laminatu, czy z mikrocementu i tak Czy studia. Architektury wnętrz są wyznacznikiem sukcesu w branży. No na pewno nie. Ja znam mnóstwo osób, które skończyły architekturę wnętrz, tak jak ja, i nie odniosły sukcesu, nawet nie pracują w ogóle w naszej branży. Znam też osoby, które nie skończyły tych studiów, odnoszą sukcesy. Więc na pewno nie jest to wyznacznik. Jest to bardzo indywidualne i zależy od tego, czy dobrze wybraliśmy kierunek, bo niektórzy nie wybierają tego kierunku studiów y, tak do końca sami, świadomie, y, czy jesteśmy zdeterminowani, czy jesteśmy pracowici, czy y, chcemy i kochamy się uczyć. Bo jeżeli nie, to raczej to nie będzie dla nas. Tutaj akurat nauka jest podstawą i ten ciągły rozwój jest niezbędnym elementem, w naszej pracy. Więc jeżeli nie lubicie się uczyć, nie lubicie nowych wyzwań, nie lubicie pracy trochę pod presją, pracy, która jest dosyć wymagająca, no to raczej nie tędy droga. Ale jeżeli dopiero zaczynacie, myślicie o tym, żeby pójść właśnie na studia z architektury wnętrz, to poczytajcie, jak wygląda ta praca. Możecie przeczytać moją książkę od Inspiracji do aranżacji, czyli Jak Pięknie Mieszkać. Tam tak naprawdę pokazuje, na czym ta, to projektowanie polega. No i potem jest właśnie workbook, jak wystartować i nie żałować. I tam też jest, tam są też omówione kwestie, czy projektowanie wnętrz będzie dla mnie, czy nie. Na jakie pytania musisz sobie odpowiedzieć, żeby podjąć świadomie decyzję. Czy muszę mieć ukończone studia, aby projektować wnętrze? Nie, nie musisz mieć ukończonych studiów, ale musisz nauczyć się projektowania. I pytanie, jak to zrobisz? Czy będziesz y, robił to po umacku, jakieś przypadkowe kursy, jeden program, drugi program? Same kursy 3D, modelowania 3D nie wystarczą, bo to nie jest projektowanie, to jest dopiero umiejętność y, narzędzia do projektowania, a tego projektowania trzeba się nauczyć, na to trzeba poświęcić czas. Czy jesteś na tyle zdeterminowany, żeby poświęcić te dwa lata swojego życia na intensywną naukę, żeby projektować? To nie chodzi o to, że za dwa lata dopiero będziesz zarabiać, tak? Ale jeżeli dobrze chcesz zarabiać, to musisz intensywnie się wziąć za naukę. No i każdy ma inne predyspozycje, inne możliwości. Na innym poziomie będzie osoba, która ma dwójkę dzieci w domu, a na innym osoba, która ma lat 20 i mnóstwo wolnego czasu, czyli wystarczy, że zrezygnujesz z Netflixa i z kilku innych rzeczy jak scrollowanie na Facebooku. I już się okazuje, że masz uwolnione, według statystyk, które tam podają, 4 do 6 godzin dziennie, tak? Bo tyle młodzi, młode osoby oglądają social media. I nagle się okazuje, że masz 6 godzin wolnych na naukę. No i to już jest optymistyczne. No i teraz pytanie, co z tym dalej zrobisz? Po jakim czasie od założenia firmy pojawia się pierwszy klient, a potem drugi klient? Ja nie wiem. To zależy od Ciebie. Przecież, jeżeli ty masz strategię i ty wiesz, jak docierać do klientów, to tak naprawdę już najpierw powinnaś pozyskać tych klientów, a potem zabrać się za zakładanie firmy. No ale jeżeli zrobiłaś to na odwrót, to musisz mieć opracowany plan działania, jak będziesz tych klientów pozyskiwać. I co zrobisz, jeżeli na przykład ich w ciągu pierwszego miesiąca nie pozyskasz? Jeżeli ich nie pozyskasz, to coś na pewno robisz nie tak. Więc musisz się zastanowić, ile masz środków, ile masz czasu, ile masz pieniędzy, do kogo się zgłosić, kto ci będzie robił reklamę. No i oczywiście znowu strategia, czyli jaka jest twoja nisza, jaki jest twój klient idealny, czy masz personę opracowaną, do kogo będziesz uderzać, czy działasz trochę jak w błękitnym oceanie, czy chcesz się walczyć i tutaj wykrwawiać jak w czerwonym oceanie. No tu musisz jak gdyby podjąć decyzję, więc tutaj trzeba troszeczkę poczytać, pouczyć się. I małymi krokami do przodu. Jeżeli to jest Twoje marzenie, to znajdziesz determinację i siłę, żeby to marzenie zrealizować i tego Ci życzę. Kończę właśnie studia na kierunku architektury wnętrz. Od czego zacząć? Kiedy nie chcę iść pracować do kogoś, tylko na przykład działać B2B. Pierwsze, robisz audyt tego, co umiesz, a czego nie umiesz. Taki audyt możesz zrobić um, dzięki workbookowi, jak wystartować, nie żałować. Tak, bo musisz wiedzieć, na jakim etapie jesteś. Badasz rynek, patrzysz, na jakim poziomie muszą być wizualizacje, żeby zacząć działać, sprzedawać. Tworzysz plan, czego musisz się nauczyć. Pomoże ci w tym workbook. Tam masz wszystko, całą checklistę, więc nie musisz wymyślać w ogóle niczego. Kolejny punkt, musisz zbudować strategię już na studiach, albo możesz wejść do akademii. Jak jesteś na studiach, to możesz wejść do akademii. Jak skończysz studia, już będziesz po prostu działać, już sobie od razu założysz firmę. Musisz znaleźć też osobę, od której będziesz się uczyć. Jeżeli będziesz w akademii, no to będziesz się uczyć ode mnie. Jeżeli nie, to musisz znaleźć jakąś osobę, która ci pomoże, jak gdyby wystartować. Warto też czytać różne materiały dotyczące tego, jak pracować. I jeżeli chcesz działać z kimś B2B, to już teraz powinnaś szukać takiej firmy i sprawdzić, czy w tej firmie pracują na przykład na takim oprogramowaniu, który ty znasz. Bo jeżeli nie, to będziesz musieć znowu nauczyć się nowych programów, a to zajmie ci znowu x czasu. Więc pytanie, jeżeli masz na przykład już taką firmę, to wszystkiego, co możesz się dowiedzieć o, o tej firmie, zastanów się, jak możesz jej bezinteresownie, nie wiem, za darmo pomóc, wesprzeć i tak dalej żeby ta osoba chciała ciebie uczyć, tak, poświęcić czas, bo najczęściej właściciele firm nie mają czasu na edukację, bo mają mnóstwo różnych innych wyzwa wyzwań, tak? Ja na przykład jak programów się uczyłam, to sama musiałam się nauczyć, sama musiałam zapłacić za kursy, tak? Nikt nie przychodził i nie uczył mnie programu od zera, tak? Teraz te kursy są tanie, kiedyś te kursy były drogie, bo trzeba było pracować tylko jeden na jeden i uczyć się po kolei każdego programu. Teraz są całe portale tak z takimi kursami dotyczącymi modelowania 3D, robienia fotorealistycznych wizualizacji czy rysunków technicznych. Jak zachować się w sytuacji, kiedy nie wiem o jakimś rozwiązaniu, jak zakomunikować to klientowi? Po prostu bądź szczera. Powiedz po prostu, że nie wiesz jaka jest różnica, nie robiłaś jeszcze tego. Ale zadzwonisz do wykonawcy, do sprzedawcy, sprawdzisz i dasz mu po prostu znać, tak? I w tym czasie się nauczysz, że zawsze będą pojawiały się jakieś nowe tematy, z którymi się wcześniej nie spotkaliście i które musicie mm, zgłębić, tak? Czyli na przykład, projektujecie wnętrze, tam jest rekuperacja, nie macie bladego pojęcia o co chodzi z tą rekuperacją, no to musicie się po prostu tego dowiedzieć i poświęcić czas, tak? Czyli uczymy się i. No, i ta nauka trochę trwa w tym czasie. No, zarabiamy dużo, dużo mniej, albo w ogóle nie zarabiamy, bo musimy się po prostu tego nauczyć. I to jest normalne, także ze spokojem. Jaki sprzęt jest potrzebny do pracy? Jaki sprzęt jest potrzebny do pracy architekta wnętrz? Na pewno dobry komputer. Na moim blogu przedsiębiorczoarchitek.pl możesz trochę poczytać o komputerach, ale one się ciągle zmieniają, bo wchodzą nowe. Czyli trochę o karcie graficznej, trochę o ramach poczytaj. Na pewno tańszy będzie komputer stacjonarny niż laptop, bo laptop o takich samych parametrach jak stacjonarka będzie kosztował więcej. Być może potrzebujesz dwie stacje robocze. Pytanie, czy będziesz miał na to dotację, jakąś pożyczkę i tak dalej, więc tutaj też możesz poczytać o dotacjach na blogu przedsiębiorczoarchitek.pl i zobaczyć jakie są parametry i zanim wybierzesz program oprogramowanie to też przetestuj poczytaj bo spotkałam się z osobami które wydały mnóstwo pieniędzy na program który Robił bardzo słabe wizualizacje, nie dało się zrobić po prostu w danym programie lepszych, a tak naprawdę za te same pieniądze można było spokojnie kupić na przykład SketchUp'a i v więc to były wyrzucone pieniądze w błoto na program, na uczenie się tego programu, a efekty były mizerne i potem ciężko konkurować z, z innymi osobami, jeżeli mamy takie słabe wizualizacje, jak ktoś robi fantastyczne. Jak pozyskiwać klientów online? Myślę, że w dzisiejszych czasach większość klientów pozyskujemy online, bo takie mamy super możliwości. Kiedyś tak nie było. Kiedyś była witryna sklepowa. No i jak mieliśmy świetną wystawę i coś ciekawego, no to ludzie do nas przychodzili. Teraz witryną sklepową są nasze strony www. albo social media, ale social media są wynajmowane, a nasza strona www. jest naszym naszym biurem, więc musicie bardziej postawić na to i przekierowywać wszystkich klientów z wszystkich kanałów social media na własną stronę, bo jeżeli Facebook się na was obrazi albo jakiś haker wam ukradnie stronę, to nie macie nic. Tak, więc tutaj musicie dbać o swoją stronę. Po pierwsze, musicie określić grupę odbiorców, po drugie musicie wypozycjonować tą stronę, po trzecie yy, w social mediach kierujecie albo organicznie, albo poprzez reklamę na landing page, który jest na Waszej stronie. Tam dajecie coś za darmo klientowi, żeby mógł sprawdzić Was, a Wy żebyście mogli do niego za darmo już potem pisać i się z nim komunikować. I punkt czwarty, reklama płatna, oczywiście też na landing page. Organizacja czasu, jak zaplanować kolejne etapy pracy. Po pierwsze, wypisujesz sobie wszystkie elementy. Ja kiedyś to robiłam na checklistach nie na checklistach tylko na fiszkach, przepraszam, na fiszkach. Mam najpierw fiszki takie drukowane, potem mam fiszki online. Jak macie jakieś moje materiały dotyczące planowania pracy, to pewnie te fiszki macie. Ja korzystam teraz z planera, bo planer jest wygodniejszy, on jest zrobiony w Excelu i po prostu wpisuję tylko w gotowych okienkach pewne rzeczy. I dokładnie mi pokazuje, ile dni będę wszystko robiła. Co więcej, mój Excel zlicza według zasady 60-40, która mówi, że nie możemy planować całego naszego dnia pracy od rana do wieczora, bo zawsze wychodzą rzeczy nieprzewidziane, jakieś telefony i tak dalej. Więc on pokazuje dokładnie, ile dni roboczych zajmie mi dany etap. I ja po prostu mam. Wszystko czarno na białym, i nie muszę się zastanawiać. Więc na pewno nauczenie się planowania jest podstawą. Możecie, jak chcecie, nauczyć się tego ode mnie. Ja pokazuję to w akademii, jest cały kurs tylko i wyłącznie na temat właśnie planowania. Są tam też fiszki cyfrowe, w niektórych fiszkach już powpisywałam też ile co powinno teoretycznie zająć, ale tak naprawdę jest to indywidualne, bo tak jak już mówiłam, wszystko zależy od tego jakie macie kompetencje i z jakich narzędzi korzystacie. A ja uczę, żeby pracować na narzędziach, które powodują, że jak najszybciej możecie tworzyć projekt, a nie że projekt się tworzy 10 razy dłużej, żeby mieć taki sam efekt, bo to nie ma po prostu sensu dla porównania podam Wam, że na przykład osoby, które ze mną pracowały, zaczynały i liczyły czas, robiły dany projekt około 50 chyba metrów kwadratowych robiły 160 godzin a potem jak zliczaliśmy w planerze wychodziło, że robią to 80 godzin jak wdrożyły wszystkie rzeczy z Akademii, więc naprawdę można ten proces cały skrócić, a wiem, że wielu z Was na tym zależy, więc zachęcam do tego, żeby uczyć się Planowania, tak organizacji czasu i wykorzystywać do tego narzędzia. Tutaj nikt nie będzie wymyślał niczego nowego, po prostu wykorzystajcie to, co się sprawdza i planujcie. Planujcie w kalendarzu, liczcie czas, jeżeli macie mój planer, wpisujcie w planerze. Tak jest po prostu najszybciej. Trzy projekty, tak myślę, trzy projekty i będziecie niedosyć, że wiedzieli, ile pracujecie, nie będziecie przypalali czasu na właśnie jakieś tam. Szukanie modelu kwiatuszka przez 3 godziny, to jeszcze będzie Wam łatwiej wyceniać, bo automatycznie zobaczycie, ile zarabiacie na godzinę. Jeżeli się okaże, że jest dramat, no to zakaszecie rękawy i po prostu będziecie robili to mądrze z głową i nagle Wasze zarobki na godzinę się zwiększą, na przykład dwukrotnie, a potem trzykrotnie, i tak dalej. Czy jako projektant wnętrz można działać na umowę o dzieło? Tak, można działać na umowę o dzieło. Cały artykuł na ten temat jest na blogu przedsiębiorczarchitech.pl Na ten temat też pisała Agata Klimanowak w swoim e-booku projektant Wnęcz Formalności, który też znajdziecie w sklepie agnieszka.com, więc zachęcam Was do zapoznania. A jeśli chodzi o aspekty prawne, no to na moim blogu jest bardzo dużo artykułów, więc na pewno znajdziecie rozwiązania. Pamiętajcie tylko, że musicie sprawdzić, do jakiej kwoty możecie. Pracować bez y, działalności, tak? Czyli tu jest ta działalność nierejestrowana, bo macie po prostu limity, jeśli chodzi o zarobki, więc tutaj musicie to dokładnie sprawdzić. Możecie też się z Agatą skonsultować. Czy mogę zdobyć dofinansowanie, jeżeli chcę założyć studio projektowe? Z tego co wiem, tak, wszystko oczywiście zależy od regionu. Nie ma jednego stałego naboru, jak gdyby na. Mm, na dotacje, że możecie ubiegać o dotacje, w każdym województwie będzie to inny okres, inne kwoty, inne wymagania trzeba będzie spełnić, bo to jest bardzo indywidualne, więc musicie sprawdzać to u siebie, wejdźcie sobie na mojego bloga, tam jest to opisane gdzie szukać i jak to wszystko sobie tutaj znaleźć, więc jak najbardziej takie dofinansowanie możecie zdobyć. Do mnie zgłaszają się osoby też na szkolenia, które chcą właśnie za pomocą definansowań kupić sobie u mnie szkolenia, i to też jest możliwe, ale to też zależy od tego, z jakiego miasta są i jakie są możliwości w danym mieście. Więc jeżeli macie pytania w tym zakresie, to też możecie do nas napisać, ale najpierw przeczytajcie sobie to wszystko, co jest na blogu Przedsiębiorczy Architekt o dotacjach. Co polecam architektom wnętrz, którzy boją się, że popełnią błąd? Nauczyć się, Najbardziej popularnych błędów. To było moje pierwsze szkolenie. Kilka lat temu robiłam je w Poznaniu stacjonarnie, na który przyjechało, przyjechały osoby z całej Polski i pokazywałam 150 błędów projektowych. I to szkolenie jest w sklepie akademickiejadame.com. Potem powstał też e-book, gdzie są wymienione te błędy, te 150 błędów, które popełniają praktycznie wszyscy, z którymi pracowałam. Myślę, że wie, większość osób, z którymi pracowałam, właśnie te tą większość tych błędów popełniła i potem powstała jeszcze checklista, która też jest w szkoleniu dzięki której możecie każdy projekt potem sprawdzać czy tego błędu nie macie, bo jeżeli zaczynacie to nawet nie wiecie jaki błąd możecie popełnić, prawda? Sama to przerabiałam, dlatego ja spisałam te, które są najczęściej popełniane no i mogą być kosztowne, więc jeżeli nie chcecie się stresować to nauczcie się jak tych błędów nie popełniać Możecie przerobić kurs o dokumentacji technicznej, o jak tworzyć rysunki mebli. Możecie też przerobić kurs o kuchni. Tam pokazuje właśnie te technikalia i tam pokazujemy mnóstwo właśnie błędów w tym zakresie. Więc jeżeli przerobicie ten kurs i przy każdym projekcie będziecie wykorzystywali te checklisty, które tam są, no to po prostu nie będziecie popełniać tych błędów. No i wasz problem się po prostu rozwiąże. To jest naprawdę tutaj nie ma innego patentu. Trzeba po prostu wiedzieć. Od siebie mogę dodać, że jak robiłam ten kurs, to samo przerobienie kursu to jest za mało, bo wy i tak nie zapamiętacie tych 150 błędów. Dlatego trzeba pracować na czekliście, bo wyjdziecie z tego szkolenia, albo właśnie stacjonarne szkolenie ma taki minus, że osoby wychodziły z tego szkolenia, a były też osoby, z którymi pracowałam, i potem na przykład za miesiąc robiły mi dokładnie taki błąd, o którym mówiłam na szkoleniu. A jeżeli mamy kurs online, tak jak ja to zrobiłam później po tym szkoleniu stacjonarnym, Taki trzydniowy kurs robiłam właśnie online, który jest na platformie i on się cieszył bardzo dużą popularnością, bo ludzie mogą ciągle do tego kursu wracać. Tak naprawdę co kwartał możecie sobie wszystko przypominać, aż nauczycie się na pamięć. Ale jak nie, nie chcecie się uczyć na pamięć, no to zachęcam do checklisty, bo ona też tam jest. Boję się, że nie będę mieć czasu na nic, jak zacznę prowadzić studio projektowe. No to wszystko zależy od ciebie. Być może, że tak będzie, ale jak sobie z tym poradzić? Po pierwsze, planuj. Planuj wszystko w kalendarzu. Jak tego nie cierpisz robić, to się zmuś i za, zacznij planować. Zacznij uczyć się planować. Dwa, czytaj książki o planowaniu. Jest mnóstwo fajnych książek, na przykład 12-tygodniowy rok. Trzy, jeżeli naprawdę masz z tym problem, a chcesz prowadzić dochodowy biznes, to zachęcam Cię do aplikowania do Akademii. Po prostu ja Cię tego nauczę, ale Ty musisz sam, sama to wdrożyć. Tak? Czyli największe sukcesy odnoszą ludzie po akademii wtedy, kiedy od razu wdrażają. Jedną z moich pierwszych kursantek była Agnieszka, wywiad z nią możecie sobie też zobaczyć na przedsiębiorczym architekcie. Ona, słuchajcie, wdrażała wszystko z prędkością światła. Ona nie czekała na najlepszy, idealny moment. Najlepszy, idealny moment nigdy nie nadchodzi. Ona po prostu brała szkolenie, patrzyła, co tam jest i robiła to. Kolejne robiła, kolejne robiła. Po prostu to było aż miło patrzeć, jak ta osoba się rozwija i jak działa. Ale ona nie czekała, aż ktoś zrobi za nią, a ktoś jej pomoże, daje jakieś tam pieniądze, dotacje. Nie narzekała, że na studiach tego nie było i że mamy wysokie podatki i tak dalej. Nie obwiniała całego świata, tylko po prostu wzięła odpowiedzialność za swoje życie. Powiedziała: Okej, okay, nie nauczyłam się, no dobrze, to teraz się nauczę, tak. Agnieszka jest ze mną do dzisiaj, to jest niesamowite, tak? I ona ciągle ma coś do zrobienia i ciągle coś ulepsza. Zachęcam. Praca na budżecie. Jak i u kogo wyceniać meble kuchnie na wymiar, jeśli nie ma się sprawdzonej, zaufanej firmy? Po pierwsze, polecenia od klientów, znajomych, rodziny, sprawdzanie tych poleceń, sprawdzanie referencji. Zapytaj innych projektantów na grupie PA, zapytaj w innych grupach. Dużo ym, stolarzy, wykonawców reklamuje się na grupach Facebookowych, wnęczarskich. Zobacz, kto się reklamuje, jakie ma portfolio. Możesz zapytać się też yy, wykonawców, może, yy, ich klientów. Możesz również na Google, moja firma, sprawdzić ich referencje. I bądź szczery wobec klienta. Jeżeli nie współpracowałeś, no to powiesz, że masz firmę. Jest to takaś tam firma XY. Y, która ma dobre opinie, i tak dalej, że nie masz swojej firmy, no ale że pan znajomy polecił i że mogą sprawdzić. I niech klient podpisze umowę, niech sprawdzi też, czy ta firma ma gwarancję, czy ma ubezpieczenie. No i możecie zacząć działać. I jak się sprawdzi, to będziesz tą firmę polecać dalej, a jak nie, no to nie. Więc y, troszkę pracy trzeba w to włożyć. Jestem na kierunku budownictwo i zastanawiam się, czy studia architektury wnętrz będą dla mnie dobre, czy kursy będą wystarczające. No to wszystko słuchaj zależy. Jest pięć takich obszarów, które jest pięć obszarów, które musisz opanować. Po pierwsze, nauka projektowania wnętrz. Kompozycja, proporcje, kolor, znajomość sztuki i itd. Dwa, nauka programów 3D i wizualizacji. Trzy, nauka programów do tworzenia rysunków technicznych. Tutaj jak wybierzesz dobry program, to zaoszczędzisz czas, bo będziesz robić na przykład i model 3D i jednocześnie będziesz mia mieć nakładkę do robienia rysunków technicznych, tak jak na przykład SketchUp i Layout czy Picon. Kolejny punkt to jest nauka, jeśli chodzi o błędy projektowe, nauka rysunków technicznych, nauka projektowania, bo czym innym jest nauka, Robienia rysunków technicznych pod względem nauki danego, danej aplikacji czy programu, a tego, jak powinno się poprawnie robić. Kolejny punkt jest jest materiałznawstwo, tak? I do tego no, tutaj trzeba też się podszkolić. Jak w workbooku masz checklistę, możesz sprawdzić, czego musisz się nauczyć, żeby zacząć projektować wnętrza. Jestem na etacie, kiedy wystartować z własną firmą. Wtedy, kiedy będziesz przygotowany, przygotowana. Jeden, nie rzucaj pracy. Dwa, zaplanuj koszty, przychody. Zastosuj mój planer, jeżeli możesz. Trzy, stwórz strategię, niszę, w jakim stylu, dla jakiego klienta. Opisz sobie dokładnie. Poświęć, jak masz, masz rok, to poświęć rok na to. Przygotuj się do tego, tak? Jakie aplikacje, jakie programy kupisz, jak to zoptymalizować, żeby mieć jak najmniejsze koszty. Czwarte, cztery, cztery, zacznij już teraz na tym etacie pokazywać rzeczy, które tworzysz, które robisz, które oczywiście możesz pokazać, tak? Czyli jeżeli zaczynasz budować jakieś portfolio, zaczynasz robić jakieś wizualizacje, uczysz się pewnych rzeczy, pokazuj to. Większość znajomych, dalszych w ogóle nie ma pojęcia, czym się zajmujemy. Tak, a pewnie macie z 300, 600 tych znajomych na Facebooku. Większość osób nie wie. Od kogo lubimy kupować? Od znajomych, od osób, które znamy, nie od obcych, bo wzbudzamy wtedy zaufanie, tak? Więc pokazujcie, pokazujcie, i dopiero jak się przygotujecie, to startujecie. Jeżeli myślisz o tym poważnie. Przemyśl kwestię akademii, możesz aplikować, być może się dostaniesz do akademii. Spróbuj. Skąd czerpać wiedzę techniczną? Po pierwsze, narzędziownik architekta, znajdziesz w sklepie Agnieszka Pasieka-Damek. Dwa, sprzedawcy wyposażenia wnętrz, tak? Y idź na szkolenia. Każda firma robi szkolenia, bardzo dużo wiedzy, know-how, szczegółów. Trzy. Wykonawcy, ucz się od nich, sprawdzaj oglądaj. Cztery. Filmy na YouTubie. Wykonawcy pokazują na YouTube, jak wykonują pewne rzeczy. Są instruktorzy różnych materiałów, różnych technologii, różnych rozwiązań. Pięć. Możesz skorzystać też z kursów technicznych, które są u mnie na platformie. Masz kurs o dokumentacji technicznej, masz o projektowaniu kuchni, masz o projektowaniu mebli, masz 100, 150 błędów projektowych, jakich unikać. Tam też są błędy yy, różne techniczne. Zajrzyj, zobacz i zacznij się po prostu uczyć. Gdzie kończy się odpowiedzialność architekta? Po pierwsze, nie odpowiadasz za pracę wykonawców, chyba że świadczysz usługi kompleksowej i za wszystko odpowiadasz. Więc to tak naprawdę zależy, co masz w umowie. Ale zakładam, jak zadajesz to pytanie, że nie masz swojej ekipy, więc nie odpowiadasz za pracę wykonawców, nie, 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 nie odpowiadasz za to, że na przykład dany produkt, który włożyłaś do projektu, nagle zniknie ze sprzedaży. Tak? Możesz ustalić, na jakich zasadach później pomożesz klientowi. Nie odpowiadasz za jakość tych produktów. Tak? Nie wiesz, co przyjdzie. Może się okazać, że wszystko w sklepie internetowym czy gdzieś wygląda świetnie, a przyjdzie coś uszkodzone albo w wannie jest zrobiony otwór nie, tam, gdzie nie trzeba. Tak? Nie odpowiadasz za dostawy, za zniszczenie, za to, że ktoś na przykład zostawi towar pod domem bez pokwitowania, a ktoś go ukradnie i ten ktoś nie ma na przykład jakiejś lampy. tak? Za te rzeczy nie odpowiadasz, tak? Odpowiadasz za to, co robisz w projekcie, czyli za swoje błędy jakieś projektowe, tak? Pamiętaj, żeby podpisać umowę, stworzyć szczegółową ofertę, określić, co robisz, a czego nie robisz, tak? Jeżeli tego nie zrobisz dobrze, to na przykład klientowi się może wydawać, że powinieneś coś zrobić, że na przykład powinieneś przyjeżdżać za darmo na nadzór. Bo gdzieś tam między wierszami coś o tym wspomniałeś. Więc określ dokładnie i w ofercie też napisz, jaki jest zakres. I jeżeli na przykład nadzór jest dodatkowo płatny, to zrób to jako osobny punkt. Gdzie się reklamować jako architekt wnętrz? Gdzie się reklamować jako architekt wnętrz? To zależy, gdzie są twoi klienci. Więc jeżeli nie masz zbudowanej strategii działania i nie wiesz, kim ma być twój klient, z kim chcesz współpracować, no to tak trochę będziesz robić to na ślepo. Więc. Y Sprawdź, gdzie Ci klienci są i możesz się reklamować organicznie, możesz robić artykuły, które będą dobrze wypozycjonowane pod kątem SEO, wtedy musisz się nauczyć trochę SEO i co tydzień robić wpis blogowy na swojej stronie www. Możesz wykorzystać ten wpis i robić z tego rolki, tiktoki, umieszczać na różnych kanałach. Możesz też robić reklamy na Facebook Ads, na Instagramie, na Google Ads i tam do tych ludzi uderzać. Możesz zainwestować w katalog i na przykład korzystać z klientów bardziej premium, pochodzić na spotkania networkingowe, zostawiać katalogi w miejscach, gdzie są twoi klienci VIP, tak? W jakichś odpowiednich salonach luksusowych samochodów i tak dalej. No, możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Wszystko zależy, do jakiego klienta chcesz dotrzeć. Jak rozliczać się godzinowo za projekt wnętrz? Ja robię hybrydę, więc sprawdzam i godziny, i metry kwadratowe. Wiem, ile będzie trwał projekt, więc wiem, ile czasu to mi zajmie, więc wiem, ile muszę zarobić, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest mi też łatwo wyliczyć stawkę za metr kwadrat. Ja korzystam z mojego planera, który jest dostępny w sklepie agnieszkapasiekadamy.com i ja po prostu wpisuję wszystkie parametry i tam mi dokładnie wyskakuje, ile wychodzi za metr kwadrat, ile wychodzi za godzinę, jakie są widełki, ile minimum muszę zarobić, ile maksimum, więc tam to wszystko mam. Czyli podsumowując, liczysz czas projektu, najlepiej trzy projekty pod rząd, na przykład na aplikacji Clockify, dwa sprawdzasz ile chcesz zrobić w miesiącu, tak? możesz odpalić mój planer albo zrobić swój i trzy Ile takich projektów jesteś w stanie realnie wykonać w miesiącu, uwzględniając swoje życie też osobiste, jedzenie, spanie i w ogóle różne inne rzeczy? Czy w umowie uwzględniam czas na podjęcie decyzji dla klienta? Oczywiście, że tak, bo jeżeli nie uwzględnimy tego w umowie, to tak naprawdę możemy czekać w nieskończoność na decyzję klienta. Jeżeli pracujecie na FBK i jesteście na etapie briefu, czyli krok ym, drugi, to ten brief wysyłacie do klienta. My mamy takie gotowe szablony maili, ten wysyłamy konkretnego maila i tam jest określone dokładnie, w ciągu ilu dni klient musi odpowiedzieć, bo inaczej nie jesteśmy w stanie wywiązać się z umowy. I to jest też wpisane w umowę i jest też wpisane w mailu. Umowa na projekt wnętrz, co powinno się w niej znaleźć? Po pierwsze, zakres działania, na jakich programach, w jakiej rozdzielczości i tak dalej, co dajemy. Dwa, kwoty i cały harmonogram płatności. Trzy, co jeśli coś będzie nie na czas, czyli odpowiedzialność. Cztery, ilość dni na podjęcie decyzji. I ewentualnie pięć, prace dodatkowe. Jeżeli macie ochotę, możecie też korzystać z mojego, szale, mojego wzoru umowy, który stworzyła dla nas specjalnie Agata Klimanowak na podstawie moich poprzednich umów. Wszyscy są bardzo zadowoleni z tej umowy. Ta umowa jest świetna nie tylko dla architektów, ale też dla klientów. Także macie tam dokładnie komentarze, co możecie zrobić, czego nie możecie zrobić, co możecie zmienić. Jest zrobiona na podstawie wtedy, to chyba było 15 lat mojego doświadczenia. I naprawdę jest świetna. Także jeżeli nie chcecie tworzyć. Swoje indywidualne i wydawać na to mnóstwo pieniędzy, to możecie skorzystać z mojej, ewentualnie się skonsultować jeszcze z Agatą, jeżeli byście chcieli jakieś mini poprawki do tej umowy wprowadzić. Ta umowa też jest w sklepie, tak. W sklepie Agnieszka Pasieka-Damek. Jak zdyscyplinować klienta do punktualnych decyzji? No ja tak ogólnie to nie lubię dyscyplinować, ale wiem o co chodzi. Przypuszczam, że jest problem z jakąś komunikacją klient nie daje nam znać. Być może tutaj zaszwankowała właśnie komunikacja pomiędzy tobą a klientem, czyli brakuje w umowie określenia, że klient ma na przykład trzy dni na odpowiedź. Być może nie poszedł mail od razu z wytycznymi, że poprosimy o, żeby do środy, do godziny tej. Ta akceptacja była. Jeżeli macie Państwo pytania, proszę zadać te pytania. Także musi być zrobiona dobrze umowa, muszą być zrobione szablony maili, które są precyzyjne i dokładne, i musi być jasna komunikacja. Jeżeli te rzeczy będą, to wszystko powinno być ok. Jeżeli dzieją się jakieś rzeczy losowe, na przykład klient zachorował. Poważna choroba, miałam taką sytuację. No to zrozumiałe jest, że on musi jechać walczyć na przykład o życie, a nie zajmować się projektem. No to odkładamy to po prostu na później, no i zabieramy się za kolejny projekt. Później możemy podpisać umowę i wracamy do tematu. Co podawać na dokumentacji technicznej? Zawsze boję się podawania ilości na przykład glazury do zamówienia. Obecnie dodaję zapis, że podane ilości służą do zorientowania się w kosztach realizacji. Ilość do zamówienia powinien podać wykonawca. Moim zdaniem, Ty powinieneś podać ilość, da się to policzyć. Możesz liczyć na metry kwadratowe, a potem sprawdzić na sztuki. Sprawdzić, ile jest płytek w kartonie, bo najczęściej kupujemy do pełnego kartonu. Jeżeli mamy mozaikę, to liczymy na pewno na sztuki. Jeżeli mamy jakieś nietypowe ułożenie. Płytek, na przykład drewnopodobnych, jodełka i tak dalej, to będzie dużo odpadów, więc tutaj to też trzeba przeliczyć i raczej to powinno być podane w projekcie, bo jeśli chodzi o wykonawcę, no to on może tylko policzyć z metra kwadratowego, a przy specyficznym układaniu płytek, gdzie muszą być jakieś konkretne, na przykład symetria albo płytki wielkoformatowe i tak dalej, to każda płytka będzie miała znaczenie, więc tutaj liczna sztuki. Czy projektant wnętrz musi dobierać AGD do projektu? No, oczywiście to zależy od ciebie, ale my najczęściej dobieramy ze względu na to, że jest to niezbędne do zrobienia projektów mebli na zamówienie, no bo w zależności od wielkości i rodzaju sprzętu, tak musimy zaprojektować mebla. Ponieważ projektujemy meble, no to musimy wiedzieć, jaki to jest sprzęt. Oczywiście można podać widełki, można uczulić klienta i powiedzieć, że, czy napisać że może wybrać inny sprzęt, ale musi skonsultować to z wykonawcą, bo może się okazać, że wykonawca zrobi pod te sprzęty, które są wybrane i dany sprzęt nie wejdzie, więc tutaj y, musi być dobra komunikacja pomiędzy klientem, tobą i wykonawcą. Odpowiedzialność za potencjalne błędy. Jakie ubezpieczenie jest potrzebne do działania w tej branży? Ja nie jestem specjalistą od tego. Zachęcam Cię, żebyś wpisał ocen architekta i projektanta. Wyskoczą ci firmy, które się tym zajmują. Myślę, że przedstawiciele tych firm dokładnie ci powiedzą, jakie są możliwości. Możesz też przeczytać, przeczytać na ten temat na moim blogu przedsiębiorczoarchitekt.pl/Ubezpieczenie dla projektanta wnętrz. Tam trochę więcej jest informacji, więc poczytaj i tutaj do tego cię będę odsyłać. Ja takie ubezpieczenie mam. Czy warto na mojej stronie podawać widełki cenowe jako punkt odniesienia dla klientów, i czy istnieją inne sposoby ustalania cen projektów niż oparcie się na metrze kwadratowym lub liczbie pokoi? Tak, niektórzy wyceniają za godzinę pracy, tak, i określają to, od Ciebie zależy, możesz podać widełki za metr kwadrat, możesz zrobić pakiety. Jeden, drugi, trzeci. Ja tego uczę, jak to robić właśnie w ofercie pakietowania i możesz takie pakiety umieścić na stronie. Chociaż sugerowałabym jednak, żeby klient zostawił jakieś namiary i hmm, pobrał to właśnie po tym, jak zostawi namiary na ciebie, bo tak to po prostu dajesz wszystko, a nic z tego nie masz. Kolejna rzecz, zastanów się, dlaczego w ogóle chcesz podawać ceny. Czy chcesz być tylko wybierana poprzez cenę. Nie masz szans pokazać swoich atytów i wyróżnika, jeżeli będziesz pokazywać cenę na stronie internetowej. To nie zawsze jest dobre rozwiązanie i tutaj warto ten temat przemyśleć. Jeśli chodzi w ogóle o wycenianie, jeżeli masz problem, to zachęcam Cię do skorzystania właśnie planeru celu finansowego i planeru godzin pracy. Obydwa znajdziesz na stronie agnieszkapasiekadamy.com i one pewnie Ci ułatwią po prostu wycenianie, bo tam będziesz miała gotowe rozwiązania. Jak być asertywnym? No trzeba się tego nauczyć. Warto na ten temat poczytać, przynajmniej dwie trzy książki. Yy. Ważne, żeby wyznaczać te granice. Jeżeli masz problem w słownie, to możesz się zabezpieczyć umową, dobrą ofertą, w której konkretne rzeczy napiszesz. Możesz stworzyć sobie gotowe szablony takich maili, w których piszesz. Że zgodnie z umową zrobiłem to i to. Jeżeli pan chce dodatkowe rzeczy, no to będzie zgodnie z umową kosztowało to tyle i tyle. I po prostu wyznaczasz granice, tak? Bo jeżeli ty nie będziesz szanować siebie, to klient też cię nie będzie szanował i będziesz pracować piątek, świątek czy niedziela i to ciebie zależy, jak ta praca będzie wyglądała. Więc no, musisz przemyśleć, czy chcesz pracować od rana do nocy, nie być asertywnym, czy jednak się tej asertywności nauczyć. A da się nauczyć. Boję się odpowiedzialności. Słuchajcie, ten lęk dotyczy wielu osób, które robią nowe rzeczy, nie tylko architektów wnętrz. Jak pokonać lek przed odpowiedzialnością za projekt wnętrz? W każdej pracy jest odpowiedzialność za to, co robisz. I musisz uświadomić sobie, że bierzesz pieniądze za zrobienie zadania dobrze. Do jakiegoś terminu. Nie za zrobienie w ogóle, za to, czy się stoi, czy się leży, tylko za to, że wykonujesz to zadanie dobrze. Jeżeli nie czujesz się pewnie, to musisz cały czas się uczyć i dokształcać, żeby czuć się pewnie. Czyli jeżeli masz jakieś braki, to zaczynasz się uczyć, czytać, szkolić. Nie oglądasz Netflixa, nie marnujesz czasu na seriale, tylko po prostu oglądasz kursy, szkolenia i czytasz. I dzięki temu będziesz coraz lepszy, lepszy i lepszy. Po drugie, jeżeli nie chcesz popełniać błędów, pracuj na checklistach. W, na, w, na moim portalu agniszkapasiekadame.com masz wszystkie checklisty. Możesz sobie taką paczkę kupić i od razu sprawdzać każdą rzecz, każdą rzecz. Sprawdzając, będziesz się uczyć i potem wejdzie ci to w krew, będziesz coraz lepszy. Obejrzyj kurs o błędach, które mam, tak? Codziennie ucz się czegoś nowego, tak? Jeżeli masz tylko 15 minut na naukę, to się możesz przez 15 minut sporo nauczyć. Możesz spacerując z wózkiem się nauczyć, ja tak robiłam. Możesz na siłowni się nauczyć. Słuchawki możesz założyć i po prostu się szkolić, tak? Wykorzystać czas, który masz na naukę. Zaczynam jako architekt wnętrz. Gdzie stworzyć swoją stronę www. możesz ją stworzyć na Wordpressie, możesz stworzyć tymczasowo w Canwie i ją podpiąć, możesz stworzyć swoje portfolio na Beyonce i Ishu. To są takie dwa portale do portfolio. Bijans pisze się b-e-h-a-n-c-e.net, a ta, ta druga strona to jest i-s-s-u-u.com, więc tam są, tam możecie osadzić portfolio, możecie na grupach facebookowych znaleźć ludzi, którzy dla Was to zrobią i nie będziecie musieli tego robić, albo przynajmniej Wam pomogą, możecie się nauczyć samodzielnie robić taką stronę, na przykład od Oli Gościniek, a jeśli chodzi o SEO, to od Agnieszki liczy się content.pl, ja kiedyś miałam z nimi też live. Y. Jak sprawdzić, czy nadaje się do projektowania wnętrz? Jak nie zaczniesz tworzyć, uczyć się, przerobić jakiś kurs, zacząć projektować moodboardy, zacząć projektować w 3D, zacząć testować, bawić się dla siebie, dla znajomych, dla rodziny, to nie, to nie dowiesz się. Musisz zacząć testować, sprawdzać. Oczywiście możesz iść do kogoś, kto to robi wiele lat i pokazać, co zrobiłeś, że zaprojektowałeś swój dom. I ten ktoś może ci powiedzieć delikatnie, no, że. No, ten styl, gust, który masz, to będzie z tym problem. Do pewnego momentu można się pewnych rzeczy nauczyć, no ale nie każdy ma taki, jak gdyby, talent wyrodzony. Tylko uwaga, talent to jest 5%. 95% to jest praca, to jest nauka i ciągły rozwój. Więc, jeżeli macie te 5% talentu, to możecie osiągnąć wiele. Znam osoby, które nie były wybitnie utalentowane, ale były pracowite i doszły do wielu, wielu rzeczy. A znam osoby, które były bardzo utalentowane i całkowicie ten talent straci, zmarnowały. Więc naprawdę od determinacji, od pracy wiele zależy. Jakie wzorniki najbardziej się przydadzą na początek? NCS z RAL-em, wzorniki fornirów, laminatów. Podłoga laminowana, deska trójwarstwowa i lita, tkaniny tapicerskie i na zasłony to tak myślę, że na początek. Czy w dobie tak szalejących cen i inflacji stać kogoś jeszcze na projektanta? Słuchajcie, kiedyś, jak była wojna, to biznes cały czas działał, tak? Pewne osoby zawsze miały jakieś konkretne potrzeby i nawet jeżeli jest inflacja, i nawet jak jest sytuacja, jaka jest teraz, to ludzie są, którzy mają pieniądze. Niektórzy mówią, bogaci się bogacą, biedni biednieją. I niestety trochę tak, tak jest. I na rynku jest mnóstwo osób, które potrzebuje cały czas usług projektanta i których stać na to. Pytanie: jakie masz przekonania? Zadając takie pytanie mi. Tak? Bo w tym pytaniu jest trochę odpowiedzi. Jest oczywiście lęk, że nie ma sensu zaczynać, bo jest inflacja, że przecież nikt nie kupi projektu, ale to jest Twoje przekonanie, Twój pogląd, który wynika z Twojego jakiegoś doświadczenia. Ale z mojego doświadczenia wynika, że wcale tak nie jest. Ja nie mam problemów z pozyskaniem klienta i do mnie klienci cały czas się zgłaszają. Tak? Więc to jest wszystko zależne od tego, jak zbudowałaś sobie markę, jaką masz strategię działania, do jakiego klienta uderzasz. Ale oczywiście rozumiem, że może być ci trudniej. I teraz, jeżeli masz problem z pozyskaniem klienta, to musisz się zastanowić, jakie lekcje masz jeszcze teraz do odrobienia, tak? czego wcześniej nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. I tutaj zachęcam znowu do akademii. Tak? Jeżeli naprawdę chcecie. Działać prężnie, to Przerobienie Akademii da Wam wiatr w żagle i po prostu będziecie naprawdę w innym miejscu, o ile oczywiście będziecie to wszystko wdrażać. Jakie książki lub strony internetowe o wnętrzach są najbardziej aktualne? Z czego się w ogóle uczyć? Nie wiem, jakie są najbardziej aktualne, bo nie śledzę strony, nie patrzę, jakie tam aktualizacje są robione, ale portali wnętrzarskich troszkę jest. Zachęcam, do, żeby zaglądać do przedsiębiorczegoarchitekta.pl, bo tam się pojawiają ciągle nowe rzeczy i tam jest mnóstwo wiedzy potrzebnej dla architektów, projektantów wnętrz. Skarbnicą wiedzy również jest narzędziownik architekta, który znajdziecie na mojej platformie bardzo dużo możecie się też dowiedzieć z książki od inspiracji do aranżacji czyli jak pięknie mieszkać i z workbooka jak wystartować i nie żałować tam macie mnóstwo know-how i też pokaz, opisuje gdzie właśnie szukać gdzie na youtube jak szukać jak się uczyć i macie też całą checklistę materiałów mam małe doświadczenie i boję się, że nie będę znała odpowiedzi na wszystkie pytania i to jest ok, to jest w porządku i to jest normalne nie będziesz znała bo dlaczego byś miała znać, jak dopiero zaczynasz. Każdy kiedyś zaczynał, każdy kiedyś nie wiedział różnych rzeczy. Nie bój się tego, pracuj na checklistach. One będą cię uczyć nie popełniania błędów i będą zwracały uwagę na rzeczy, na które byś w życiu nie zwróciła uwagi bo nie masz po prostu doświadczenia, czyli praca na checklistach to jest pierwsza rzecz i jak możesz, przerób sobie moje szkolenie 150 błędów, jak nie popełniać błędów właśnie projektowych, ewentualnie jest też e-book 150 błędów, to będzie taka fajna podstawa, wejdź na grupę Architekt. Tam możesz zawsze się poradzić, wejdź na bloga Architekt.pl. a jeśli chodzi o wiedzę taką techniczną, to na pewno narzędziownik architekta, całe archiwum do oglądania będziesz miała na kilka miesięcy co czytać i przerabiać. Zamiast marnować czas właśnie na strony internetowe. Jak wybierać materiały w tym ogromie możliwości? Po pierwsze, musisz wiedzieć, do jakiego klienta chcesz uderzać i jakie wnętrza będziesz robić, bo na takich materiałach z takiej grupy cenowej będziesz pracować, więc tutaj trzeba by było znowu oprzeć się na tym, do kogo chcesz uderzyć, czy masz strategię, jak będziesz działać. Wybierasz grupę i potem wybierasz. Pod tą grupę materiały, bo jeżeli pracujesz w jakiejś stylistyce konkretnej, to ty nie musisz się uczyć wszystkich materiałów, które są dostępne na rynku, tylko wybierasz materiały, które będą odpowiednie dla twojego klienta w jego budżecie. Więc tak bym to zrobiła. Szukasz firm z okolicy, sprawdzasz, które właśnie firmy z okolicy sprzedają takie produkty, potem szukasz w internecie i tworzysz sobie bazę. Boję się początków, że bez bazy klientów na początku moich działań. Nie jestem w stanie zdobyć nowych. Ale chcesz kupić taką bazę? Nie da się tego zrobić. Musisz wypracować tą bazę, tak? Każdy kiedyś zaczynał, każdy kiedyś nie miał klienta, miał pierwszego klienta. I chodzi o to, żeby proaktywnie takiego klienta szukać na kanałach social media, po, poprzez odpowiednie posty. Wtedy ludzie komentują Twoje posty, ty do nich piszesz na priv. Networking, rozmawiasz z ludźmi, szukasz proaktywnie klienta, tego pierwszego klienta, a potem pojawia się drugi, trzeci. Ale nie pracuj tylko na poleceniach, bo to może mieć krótkie nogi i to było mocno widoczne w, w sytuacji pandemii. Więc raczej um, unikaj tej sytuacji, bo może się okazać, że jeżeli masz klientów tylko z poleceń i to źródło ci uschnie, to nie masz w ogóle. Tutaj najlepiej by było, jakbyś miał, miała kilka źródeł pozyskania klienta. I tego też uczę w akademii. Nie jedno, bo jak jedno źródełko wyschnie, to po prostu nie masz pieniędzy, czyli nie masz paliwa rakietowego, który jest niezbędny do funkcjonowania każdej firmy. Jak, jak pokonać strach przed popełnieniem błędu? Po pierwsze, przeczytać minimum trzy książki o mindsetzie, może być o mózgu, o lękach, o strachach i w ogóle, czyli popracować nad swoją głową, to jest kluczowe. Wszystko się bierze z naszej głowy. Dwa, zacząć się uczyć rzeczy, których nie umiesz, żeby się nie bać i żeby umieć, tak? Trzy, przerób kurs albo e-booka 150 błędów projektowych. Będziesz miała już 150 tematów, których unikniesz, i zacznij pracować na checklistach. Pracuj w ogóle na checklistach. Ja mam i tych checklist do każdego etapu kilka, także możesz sobie sprawdzić. I jeżeli możesz znaleźć sobie dobrego mentora, osobę, która Cię będzie wspierać. Jak pokonać obawy przed dużą konkurencją na rynku pracy w branży projektowania wnętrz? Jeden, popracować nad przekonaniami, dlaczego tak myślisz. Dwa, zdobyć twarde dane na temat rynku, a nie swoje przypuszczenia i gdybania. Bo to możesz sprawdzić, jak wygląda ten rynek. 3. Zacząć się szkolić i uczyć. Nasza praca to jest ciągły, słuchaj rozwój. 4. Dołącz do naszej grupy przedsiębiorczy Architekt, i tam zadawaj pytania, In, inne osoby pewnie chętnie ci pomogą. I to jest świetna grupa wsparcia, tak? Jakie pytania zadawać, aby dobrze zrobić projekt wnętrz? Po pierwsze. Pracuj na FBK, wysyłaj formularz online, nie baw się jakieś tam papierowe wersje, bo większość ludzi nie będzie chciała tego wypełniać. Pracuj na, na kosztorysie i pracuj na briefie. Jeżeli te rzeczy będziesz mieć dobrze zrobione, to będziesz robić szybko i skutecznie projekt. Jeżeli będziesz za każdym razem zadawała chaotycznie pytania, no to dobrze się to nie skończy. Więc jeśli chodzi o formularz, to jest formularz też w sklepie online. Tam masz pytania do klienta, on jest online nowy i ty nie musisz nic robić, wysyłasz link, klient odpowiada, na przykład w nocy, rano się budzisz, bierzesz sobie odpowiedzi, które są na platformie, one nie przychodzą nigdzie, nie musisz ich kopiować i już masz wszystkie dane do działania, i potem doprecyzowujesz już pytania na spotkaniu i pytasz o szczegóły i wszystko umieszczasz w briefie, tak? Koło barw, jakieś inspiracje, zdjęcia przykładowych produktów i jak masz dobrze domknięty brief, o tego też uczę na szkoleniu w Akademii, to projektowanie to jest potem sama przyjemność. Tylko te rzeczy formalne, które ja pokazuję, one są niezbędne. Wiele osób, wielu osobom wydaje się, że to robią dobrze, ale potem, jak się pytam, ile zarabiają, ile trwają projekty, no to niestety to już nie wygląda kolorowo. Jeżeli coś u Ciebie szwankuje, Albo z czasem pracy, albo z finansami, to coś robisz źle. I robiąc ciągle to samo, jak się spodziewasz innych rezultatów, no to to jest yy, mało racjonalne, powiem tak. Obawiam się, że nie zdobędę klientów i będę dopłacać tylko do interesu. Pytanie, skąd jest taki lęk? I czy ty od razu to założyłeś, czy to jest Twoje założenie? Jeżeli myślisz, że tak będzie, to masz rację. Jeżeli myślisz, że tak nie będzie i jest jakieś rozwiązanie, też masz rację, więc wybór należy do ciebie. Jeżeli pracujesz plan działania, to nie będziesz dopłacać do interesu. Tylko to nie może być tak, że zakładasz firmę i czekasz, aż klienci zaczną sami przechodzić, bo oni nie zaczną przechodzić, bo oni nie będą wiedzieli, że ty istniejesz. I ty musisz zastanowić się, jak będziesz do nich docierać jak będzie zbudowana Twoja strona, jak będziesz pozycjonować tą stronę, jak będziesz tworzyć reklamy i tak dalej. Musisz opracować po prostu plan, zrobić sobie może poduszkę finansową wcześniej, zostawić sobie, przeznaczyć ileś pieniędzy, poedukować się i zacząć tworzyć jak gdyby strategię działania. Jeżeli to wszystko pracujesz, to nie będzie takiego problemu, ale jeżeli tylko założysz działalność i będziesz czekać z rozłożonymi rękoma, no to niestety tak się może wydarzyć. Jak pokonać strach przed brakiem zleceń? Strach to normalna rzecz. Jest to związane z budową naszego mózgu. Poczytaj sobie książki na temat właśnie budowy, budowy mózgu Andersa, Hansa Andersa. Dzięki temu będziesz zobaczysz dlaczego tak reaguje mózg, dlaczego on się nie chce, żebyś się przemęczał, dlatego wybiera najprostsze rozwiązania i unika wszystkiego co jest nowe. To jest normalne. Ale jeżeli przygotujesz się do działania, to ten strach zacznie się kurczyć. Czyli jeżeli będziesz miał plan, strategię, harmonogram, tak? Nie rzucisz od razu etatu, będziesz miał jakieś zabezpieczenie. Jeżeli jesteś studentem, zaczniesz się szkolić już na studiach, tak, Zaczniesz się uczyć, sprzedaży, promocji i tak dalej, to potem te wszystkie rzeczy przyjdą spokojnie i tak neutralnie, naturalnie, naturalnie, i nie będziesz miał po prostu z tym problemu. I ten strach pokonasz. Boję się, że nie spełnię oczekiwań klientów. Jeżeli pracujesz na FBK i masz wszystkie dane o swoim kliencie, to ciężko by było, żebyś nie spełnił, chyba że będziesz pracował chaotycznie. Zastanów się nad swoimi przekonaniami, dlaczego zakładasz, że nie spełnisz oczekiwań, tak? Jeżeli masz narzędzia, a ja pokazuję, jak to robić, jeżeli wiesz, jak pracować, wiesz, co to jest FBK, wdrożysz to u siebie, to nie ma opcji, że nie spełnisz oczekiwań klientów. Okej, okay, mogą mieć jakieś zmiany, wątpliwości, będą chcieli wymienić nogi od stołu, nie wiem, czarne na białe, czy, czy coś tam się zmieni, ale ty będziesz wiedzieć, czego ten klient potrzebuje i będziesz mógł, mógł, mogła to zrealizować. Boję się księgowości. Jak sobie z tym poradzić? Nie rób po prostu księgowości. Weź dobrą księgową. Teraz są różne takie platformy, jak i firma, różne strony do wystawiania faktur, są konsultacje, gdzie kupujesz pakiet właśnie z konsultacjami, możesz znaleźć jakąś księgową z polecenia, możesz przygotować się tego. Jeżeli w ogóle czegoś się boicie, na przykład tych, tej księgowości, to zacznij. Uczyć się podstaw, tak? Jak ma wyglądać faktura, na jakim programie ma być wystawiana? Wejdź sobie na stronę, właśnie i firma, zobacz, jak to wygląda. Przygotuj się do tego. Jak zdobędziesz tą wiedzę, odejdzie ci po prostu strach. Architekt wnętrz po studiach, czy projektant po kursach? Czy dla klientów jest to faktycznie różnica? Trzeba by było się zapytać klientów. Ja nie zauważyłam, żeby jakiś klient. Chociaż niektórzy może raz ktoś mi się pytał, czy skończyłam architekturę wnętrz, czy powiedziałam, że skończyłam, ale ogólnie przez te 17 lat to chyba tylko jedna osoba mi się o to zapytała. Raczej klienci patrzą na umiejętności, na portfolio, dokumentację techniczną, sposób komunikacji. Większość czyta moje książki, ogląda mnie w internecie i jak mają potrzebę, to wybierają mnie, bo mają świadomość jakby mnie znali, czyli oglądają na przykład cykl na YouTubie mój, kurs na wnętrze, oglądają wszystkie moje odcinki. I oni po prostu chcą, jeżeli mogą sobie na to pozwolić, żebym ja im po prostu pomogła. Zachowanie płynności finansowej. Jak godzić ze sobą kilka projektów. Jeżeli chcesz mieć płynność i godzić projekty, to bez kalendarza i harmonogramu pracy no nie masz szans. Będziesz po prostu y, pracowała życzeniowo, a to się prędzej czy szybciej rozejdzie. Czyli kalendarz online to jest podstawa, planowanie to jest podstawa, harmonogram działań to jest podstawa. Ja tego wszystkiego uczę też w moich szkoleniach, także zapraszam, tak. Jeżeli masz z tym problem, nauczysz się tego i potem już do końca życia tą umiejętność będziesz posiadać. Jaki darmowy program będzie najlepszy? Na początek zaczynam od zera. Pytanie, czy darmowy program to najlepsze rozwiązanie? Bo jeżeli darmowy program da Ci możliwość zrobienia wizualizacji do jakiegoś poziomu jakości, a potem będziesz chciała Uzyskać lepszą jakość, to będziesz musiała od nowa uczyć się zupełnie innego programu i stracisz mnóstwo czasu. Więc odpowiedz sobie na pytanie, czy na pewno darmowy program jest idealnym rozwiązaniem. Trzeba sprawdzić, jakie możliwości ten darmowy program ma, bo na przykład darmowym programem jest Peak on Planner, a SketchUp nie jest darmowym programem, tak? Więc musisz zobaczyć, czy ten poziom jest odpowiedni. Klienci oceniają. Z, y, bardzo mocno pod względem estetycznym to co wykonujemy i jeżeli są dwie wizualizacje jedna jest świetna, super y, realistyczna, a druga jest słaba to zawsze wybiorą tą bardziej realistyczną tak? bo łatwiej jest wyobrazić sobie jak to wnętrze będzie wyglądało to tak wygląda trochę jak zdjęcie więc tutaj musisz zacząć od analizy i sprawdzić i czy stać się na to, żeby potem uczyć się od nowa przez kilkadziesiąt godzin nowego programu, ale jak chcesz, to możesz przetestować. Tak jak mówię, Picon Planner, Vox ma, Voxbox na przykład, taką aplikację, która też umożliwia szybkie robienie wnętrz. Jak robicie na przykład jakieś szybciutkie projekty, konsultacje, możecie sobie też zobaczyć. Jest jeszcze Homestiller, chyba. Homestiller jeszcze jest, jakoś tak, dokładnie nie pamiętam. Jak zachęcić klientów do swojej oferty? No, nie bardzo możesz zachęcić. Jeżeli oferta jest dobra, no to albo sprzeda, albo nie sprzeda. Tutaj na czym bym się skupiła? Na tym, żeby zrobić świetną ofertę. My pracujemy na szablonie. Ja uczę członków Akademii Przedsiębiorczego Architekta, żeby pracowali na moim szablonie, pokazuję, jak to wszystko po kolei przeklikać i na to trzeba poświęcić kilkanaście godzin, ale jeżeli zrobisz dobrze ofertę, to klient może wybierać pomiędzy pakietami Twojej oferty, a nie pomiędzy Tobą a innym architektem. Oczywiście to wszystko zależy od sposobu komunikacji tego, co przedstawisz w tej ofercie, więc tu bym się mocno skupiła na jakości oferty i na tym, co komunikujesz w tej ofercie. Jak zostać projektantem wnętrz w wieku 50 lat? No, wydaje mi się, że podobnie jak w wieku 30 czy 40 czy 20, być może już na studia nie pójdziesz, chociaż są studia wieczorowe z architektury wnętrz i tam są osoby też, które mają więcej lat, więc być może w tą stronę, jeżeli to jest Twoją pasją, chcesz zmienić swoje życie. To nigdy nie jest za późno, więc jak najbardziej pytanie, w jakiej skali chcesz działać, czy w mniejszej, czy większej. Tutaj na pewno musisz się sporo nauczyć, tak jak każda inna osoba, ale jeżeli myślisz o tym poważnie, a myślę, że tak, bo zadałeś takie pytanie, no to zachęcam Cię do tego, żebyś zaczął, zaczęła przerabiać materiały właśnie związane z projektowaniem wnętrz, możesz zacząć od książki, od inspiracji do aranżacji, czy jak pięknie mieszkać, przeczytać, zobaczyć czy to jest dla Ciebie, potem polecam przeczytać workbooka jak wystartować i nie żałować, a potem możesz zacząć z kursami no i dalej się rozwijać, także trzymam kciuki tu jest pytanie od Julii, jak na grupach szukać zleceń jak na grupach szukać zleceń Julia, musisz się zastanowić, czy na pewno chcesz szukać zleceń na grupie, bo tam jest właśnie taka walka trochę cenowa. Chyba, że masz jakiś fajny sposób, patent, jak po prostu to obejść. Zauważ, że osoby wrzucają tam jakiś post, szukam architekta, i nagle 150 architektów się zgłasza. Ja nie wierzę w to, że osoba, która puszcza taki post, jest w stanie te wszystkie, te wszystkie odpowiedzi przeczytać. Zwróć też bardzo mocno uwagę na to, co pisze klient i czego on oczekuje. Bardzo często jest tak, że klient prosi o wiadomość na maila albo priv, a ludzie na przykład w komentarzach piszą linki do swojego portfolio i klient nawet na to nie kliknie i nie spojrzy. Więc tutaj zastanów się, czy możesz jakoś obejść to i dotrzeć do tego klienta bezpośrednio i czy chcesz tak walczyć i konkurować czy może jednak chcesz to zrobić bardziej proaktywnie, tak, poprzez st sterowanie jak gdyby klientem, przyprowadzenie tego klienta przez swoje kanały social media, czyli budujesz ścieżkę klienta i przyprowadzasz tego klienta do siebie, tak? Ale trzeba to zrobić świadomie poprzez strategię działania, poprzez to, co publikujesz w social mediach i wtedy są metody właśnie na to, jak do tych klientów uderzać, jak już u ciebie gdzieś tam się pojawiają na twoich kanałach. Ile czasu będzie mi zajmował projekt wnętrz? To zależy od tego, jak dobrze umiesz projektować, ile lat projektujesz, jak dobrze znasz narzędzia, na jakich narzędziach pracujesz i czy planujesz projekt i liczysz czas, czy robisz po prostu ad hoc, spontanicznie, czy masz bazę modeli 3D, czy masz bazę materiałów, czy masz bazę oświetlenia, tak? Im więcej z tych elementów masz, im na wyższym poziomie jesteś lepiej masz opanowane te elementy, tym działasz szybciej i sprawniej. I od tego będzie zależeć, ile zajmie ci projekt. I dla przykładu osoby, które przyszły na moje szkolenia, na przykład w akademii, uczyły się tego, robiły projekty powiedzmy, 160 godzin, 50 metrów kwadratowych, a potem przy kolejnych projektach doszły do 80 godzin pracy nad. Mieszkaniem, które miało 50 metrów, czyli zrobiły ten projekt dwa razy szybciej, bo wdrożyły konkretne rzeczy i konkretne narzędzia. I tutaj się te narzędzia kłaniają. Musisz się nauczyć pewnych rzeczy i z pewnych narzędzi, które upraszczają, skracają proces projektowy, korzystać. Bo jeżeli nie będziesz tego robić, no to będziesz robić te projekty bardzo długo i one mogą być nieopłacalne dla Ciebie. Możesz bardzo mało e, zarabiać na przykład na nich, nawet jeżeli weźmiesz dużą stawkę za godzinę, tak? Czy mogę zawierać umowy z salonami, jeśli nie jestem płatnikiem VAT? Jeśli tak, to co powinna wpisać w opisie działalności i jaki jest kod użyty na fakturze? Tutaj polecam Wam, jeśli chodzi o wszystkie te aspekty prawne, nie pytajcie się o te rzeczy architektów czy na forach, bo ludzie mogą wprowadzić Was w błąd i ja po prostu często widzę, że coś takiego się dzieje. Ja nie jestem osobą kompetentną do tego, żeby udzielać takich informacji. Tutaj dużo rzeczy jest na granicy też przepisów i prawa, i tutaj naprawdę sugeruję Wam, żebyście się skonsultowali z prawnikiem. Możecie się skonsultować z Agatą Klimą Nowak. Namiary są do niej na w moim blogu przedsiębiorczaarchitekt.pl tam są też artykuły. Dlatego że jeżeli świadczycie usługi doradcze, to one są zobligowane do tego, żeby być na vat tak? I jeżeli wy w jakiś sposób się rozliczacie z jakieś usługi doradcze, no to musi być po prostu VAT. Więc tu są takie niuanse i tutaj musicie to skonsultować z prawnikiem i z dobrą księgową. I no naprawdę tutaj warto zrobić to wszystko dobrze uważać, żeby nie mieć jakichś później problemów. Czy roznoszenie ulotek reklamujących moją działalność w okolicy ma sens? Mój klient idealny to raczej osoba, która nie zawsze ma Facebooka lub Instagrama. Po pierwsze, za mało wiem o Twoim kliencie. Skąd masz takie informacje, że nie ma Facebooka i Instagrama? Na pewno. Ta metoda sprawdza się wśród wykonawców, bo jak jeździcie na budowę, to widzicie, jak winda jest obłożona płytą OSB i na tej płycie jest napisane stolarz, płytkarz, murarz, coś tam i numery telefonu. No i musi się to sprawdzać, skoro oni tak piszą. Pytanie, czy chcesz tak po prostu um, działać. Tutaj zachęcam Cię do działania różnymi kanałami i zbudowania najpierw strategii i zastanowienia się dokładnie, czy rzeczywiście ten klient nie ma Facebooka lub Instagrama. Jeżeli nie ma, to czy to jest osoba, która ma plus 60 lat, tak? bo najwięcej osób, właśnie, które nie mają, to są osoby, które są, są właśnie w tym wieku. I pytanie, jakie oni mają potrzeby i czy dobrze sobie wybrałeś grupę i niszę, więc tutaj trzeba to mocno, mocno się zastanowić. Oczywiście możesz przetestować i sprawdzić, tak? jeżeli to są jakieś mieszkania, które się dopiero wybudowały. Być może jak rozniesiesz takie ulotki, na 100 jedna osoba albo na 200 jedna osoba do Ciebie zadzwoni. Być może będziesz miał klienta. Trzeba to też sprawdzić. Skąd brać inspiracje do aranżacji wnętrz? Gazety, książki, wykłady, jeżdżenie do fajnych miejsc, fajne restauracje, hotele. Możecie tworzyć swoje własne moodboardy, możecie oglądać moodboardy innych, możecie sobie tworzyć moodboardy w programie Canva. Możecie czerpać inspirację z filmu, z książek, z wystaw, z obrazu, no wszędzie. Jeżeli brakuje wam inspiracji, to pytanie, czy jesteście na tyle kreatywni, żeby tworzyć wnętrza, tak? Jaki jest problem, z czego on wynika? Bo tak naprawdę inspiracje są wokół nas wszędzie. Skąd wiadomo, czy łazienkę można zrobić w innej części domu, niż jest ta zaprojektowana? No, musisz sprawdzić, gdzie są przyłącza, no i też nie możesz zrobić za daleko. Odpływów, dlatego, że po prostu ta woda nie będzie spływać. Tutaj się kłaniają przepisy, więc musisz sobie poczytać o przepisach. WC raczej nie przeniesiesz o 3 metry dalej, dlatego, że musi być odpowiedni spadek i jest to około. no Musisz mieć około metra od pionu, więc nie zawsze się da to zrobić. Oczywiście, jeżeli. Brakuje ci tej wiedzy, to możesz sobie poczytać, bo naprawdę w internecie jest wszystko, można to sprawdzić, możesz porozmawiać też z wykonawcą, jakie są wyjątki, w jakich sytuacjach można na przykład zrobić odpływ do wanny dalej niż normy przewidują, no ale to są już takie techniczne aspekty i rzeczy. Czy można przynieść kuchnię do innego pomieszczenia? To zależy, trzeba zobaczyć układ, jak wygląda. I czy uzyskamy odpowiednie spadki? Jest jeszcze kwestia wentylacji, która musi być w kuchni. Jeżeli to jest stan deweloperski, można skonsultować się z deweloperem na etapie projektowym. Nieraz da się to zrobić. Nam się udało chyba dwa razy przenieść kuchnię z kuchni do salonu, ale tylko dlatego, że to było na wczesnym etapie i była taka możliwość. I um, architekt, który to projektował, się na to zgodził i przenieśli nam tą wentylację, ale w większości przypadków jest ten problem. Na jakich grupach szukać zleceń? Ja bym tu jednak zachęcała ciebie, Julio, do zbudowania strategii działania krok po kroku, tak żebyś nie musiała szukać tych zleceń, tylko żeby klienci sami do ciebie przychodzili, to będzie dla ciebie lepsze i bardziej komfortowe. Takich grup oczywiście na Facebooku jest mnóstwo. Jak wpiszesz projektowanie wnętrz, to zobaczysz mnóstwo takich grup na Facebooku. Czy można robić wnętrza, nie jeżdżąc na budowę? Jak to znajmić klientowi? Jeżeli zaczynasz, to zachęcałabym cię do jeżdżenia na budowę, ale tak jak mówię, możesz poprowadzić biznes tylko i wyłącznie online. Dlaczego zachęcam cię do tego? Dlatego, że z budowy najwięcej się nauczysz i warto po prostu jeździć i uczyć się. Bardzo dużo się nauczysz od wykonawców. Jeżeli chcesz robić tylko online, no to ta, tą wiedzę będziesz zdobywała zdecydowanie wolniej, ale nie każdy chce, żebyś przyjeżdżał na budowę, nie każdy potrzebuje nadzoru, więc jeżeli nauczysz się dobrze projektowania i, i dobrze będziesz robić dokumentację techniczną, nie będzie żadnych tam błędów. I będzie kompleksowa, no to wykonawca każdy sobie poradzi, nawet do Ciebie nie zadzwoni. Jeżeli będzie błąd na błędzie, no to będziesz musiała i tak jeździć, sprawdzać, pomagać, kontrolować i od tego po prostu nie uciekniesz. Czy jako homestender z ukończonym kursem tworzenia wizualizacji wnętrz, bez studiów, z projektowania jest szansa na pracę przy projektowaniu wnętrz, czy jednak te studia to minimum? No ja znam osoby, które nie kończyły studiów, tak jak już wcześniej mówiłam i pracują w zawodzie, tutaj musisz się po prostu nauczyć projektowania i tutaj nie ma drogi na skróty, a w jaki sposób to zrobisz, to już zależy od Ciebie, na pewno nie nauczysz się projektowania od A do z na studiach bo ja się nie spotkałam z kimś kto by umiał projektować wnętrza po studiach jest to fajna baza i dużo, dużo różnych rzeczy możesz się nauczyć, jest to też kwestia indywidualna co wyciągniesz z takich studiów, bo niektórzy wyciągną na maksa wszystko co się da, a niektórzy będą po prostu Prześlizgiwać się z roku na rok, więc to jest zależne od determinacji. Co zrobić, kiedy klient non stop coś zmienia i nie może się zdecydować? Non stop coś wpisuje i końca nie ma. Jeżeli tak się dzieje, to oznacza, że masz źle poprowadzony proces projektowy. Bo jeżeli pracowałabyś na FBK, czyli najpierw klient wypełnia formularz. Ty tworzysz kosztory, zrobisz brief, spotykacie się, omawiacie i wysyłacie brief do akceptacji i klient to akceptuje w ciągu trzech, 5, 7 dni, ile masz tam w umowie. To ty zabierasz się za pracę i nie ma opcji, że klient coś zmienia. Ty po prostu robisz swoje. I jeżeli klient chce coś zmienić, to zmienia to na kolejnym etapie. Ale jeżeli temu pozwalasz pisać na wszystkich kanałach i non stop zmieniać, no to zmieniasz tak, jeżeli na to się umówiłaś albo się nie umówiłaś i nie doprecyzowałaś pewnych rzeczy w umowie, w ofercie i tak po prostu działasz, no to stąd bierze się problem. Klient musi być poprowadzony, bo on nie wie jak wygląda proces projektowy i nie wie jak się projektuje wnętrza i nie umie ich zaprojektować, dlatego przychodzi do Ciebie i Ty musisz być jego przewodnikiem. Jestem na etapie zakładania strony internetowej. Jakie elementy konieczne powinny się tam znaleźć? Czy przykładowe rysunki techniczne mieszkania pokazowego dla wyobraźni klienta będą ok? Na twojej stronie powinna się znaleźć komunikacja do twojego konkretnego klienta. Czyli to nie chodzi tylko o wizualizację, rysunki techniczne, ale to, jak jest, czym ty się różnisz od innych i do kogo ty dokładnie chcesz uderzać. i pod to robisz sekcję blogową, pod to robisz wizualizację, pod to robisz rysunki jakieś tam techniczne, które chcesz pokazać, tak żeby klient mógł Cię jak najbardziej poznać i uwierzyć, że to właśnie Ty jesteś w stanie rozwiązać jego problemy, które obecnie ma. I Ty musisz sprawdzić, jakie on ma problemy. Brak zapału do szukania nowych klientów. Jak to zmienić? Musisz się zastanowić, dlaczego masz brak zapału do szukania, pozyskiwania klientów. Coś tam w Twoim życiu się pewnie nie tak dzieje, ciężko mi powiedzieć co. Może jesteś wypalona, może jesteś zniechęcona, przepracowana, może musisz odpocząć, iść na spacer, więcej ćwiczyć, więcej, właśnie poświęcić czasu trochę na regenerację, która jest tak samo ważna jak praca. Jak nie ma regeneracji, nie jesteście w stanie dobrze pracować, nie będziecie pro, pra, pro, pro, proaktywni, nie będziecie efektywni. No i różne problemy się z tego biorą. Także zachęcam tutaj łapać właśnie równowagę, i starać się odpoczywać. Zadbać i o ciało, i o umysł, o ducha. Jak pracować na własnych zasadach? Słuchajcie, tego się w trzy minuty nie da powiedzieć. Ja całą akademię poświęciłam na to. To jest w ogóle motto akademii, praca na własnych zasadach. Czyli przeanalizowanie tego jak chcę, żeby wyglądało moje życie projektowe, dla kogo chcę pracować, kiedy chcę pracować, w jakie dni, w jakie godziny, kiedy jadę na wakacje, czy spędzam wakacje tam, gdzie chcę, tyle, ile chcę, jak łączyć pracę właśnie z, z, z odpoczynkiem, jak planować, tak? Te wszy na, te na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w Akademii. Jeżeli chcecie po prostu stworzyć firmę na własnych zasadach, nie kopiując Innych osób w internecie, to musicie się zastanowić właśnie nad swoimi potrzebami, nad swoimi wartościami, nad tym, jak chcecie działać, wziąć narzędzia, które ja daję i po prostu zacząć je wdrażać. Świetnym ćwiczeniem jest rozpisanie sobie, jak ma wyglądać mój idealny dzień pracy, tak? Co po kolei robię? Jakie projekty tworzę? W jakiej stylistyce? Dla jakiego klienta? W jakich godzinach, co robię później, co dzięki temu, że zarabiam te pieniądze, które chcę zarabiać, mogę zrobić dla siebie, dla innych, dla świata, jak mogę pomagać innym, wspierać innych w rozwoju. tak? To jest takie szersze, głębsze, tak? I da się to zrobić, ale to nie będzie tak, że nie będzie przeszkód, że ktoś nam nie będzie rzucał kłód pod nogi, bo życie z tego się też składa, więc no, trzeba to jak gdyby zaakceptować. No, ale znaleźć właśnie ten sens, dlaczego to robimy, co robimy, co, daje, co dajemy światu dzięki temu, co, jaką pracę wykonujemy, bo wy naprawdę zmieniacie swoim klientom życie i to może to życie się naprawdę radykalnie odmienić. Ja, ja nieraz byłam świadkiem sytuacji, gdzie poprzez zmianę właśnie wnętrza ci ludzie się otwierali na nowe relacje, te relacje się w ogóle poprawiały, zmieniały. Niesamowite rzeczy się działy. I tego Wam wszystkim życzę. Pracy też z klientami, z którymi chcecie pracować. Nie na zasadzie szarpania. Albo tak jak niektórzy piszą, że jacyś roszczeniowi klienci. No przecież to od Was zależy, czy z kimś pracujecie, czy nie. Ok. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Będzie mi miło, jak udostępnicie to dalej. Możecie też dodawać komentarze. Trzymam kciuki. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, wchodźcie na grupę Przedsiębiorczy Architekt. Możecie też wejść na stronę przedsiębiorczyarchitekt.pl. Tam jest bardzo dużo porad. Na Instagramie Przedsiębiorczy Architekt i ato ato byłam dwa Instagramy. Na TikToku też mnie znajdziecie. Na LinkedInie nie. możecie też wejść na moją platformę kursową agnieszkapasiekadamek.com no, i będę czekała na wasze decyzje, jakie będziecie podejmowali, na rzeczy, które będą wam się udawały zrobić dzięki temu webinarowi. Być może się odważycie do czegoś, zrobicie swój pierwszy krok. Pamiętajcie, że no nie ma jak gdyby spełnienia marzeń i sukcesu bez wyjścia z tej swojej. Strefy komfortu, bez zaprzyjaźnienia się z lękiem, który jest nam, będzie wam towarzyszył. I to są rzeczy całkowicie normalne. No i po prostu trzeba o tym wiedzieć, tak? Jak robicie coś nowego, to zawsze będzie się pojawiał strach i lęk. I pytanie, co wy z tym zrobicie? Czy pozwolicie hmm, temu lękowi przestać działać, zakopać swoje marzenia, czy jednak będziecie działali wbrew temu? Jest, nie wiem, kto powiedział te, te słowo, bój się i rób. Chyba taka dziewczyna, która ma latające kręgi. No, i ja Wam też mówię dzisiaj: bój się i rób. Do zobaczenia.